więc tytuł całego rozważania jest według słów Pana Jezusa, który mówił, zaraz będziemy o tym całym wersie przeczytamy, ale w którym jest jakby jak było za dni Noego. Pan Jezus odnosił te dni do naszych czasów, czy do czasów ostatecznych. I ja po prostu chcę wykazać, że to już są nasze czasy, dni Noego, i zbudować też pewien kontekst, żebyśmy rozumieli to. Dlatego jest rozbite to na trzy części, po prostu, żeby czasami coś rozumieć, to trzeba się cofnąć do tyłu, żeby wiedzieć dlaczego, a czasami, żeby wiedzieć dlaczego, to jeszcze trzeba się cofnąć do tyłu. I po prostu pierwsza część tego to będzie kosmologia biblijna, czyli niebo i ziemia według Biblii. Okay? I tak jeszcze powiem, że ten wykład, on trochę będzie długi, nie? Ale po prostu nie może być krótszy, dlatego że w tym jednym miejscu musi być to wszystko, żeby było wiadomo, jaki jest, co Pismo Święte mówi na ten konkretny temat. Rozumiecie, że to nie, tego, ja uważam, że tego nie można rozbić. Dlatego będzie taki, chociaż będzie połowa przerwy, można będzie zrobić jakąś tam przerwę w jakimś momencie, wprowadzenie, potem ten. Okej, druga część to jest historia biblijna, czyli ja to nazywam prawdziwe legendy. Jest dużo różnych rzeczy się mówi o różnych bogach greckich, takich różnych sprawach, gdzie autentycznie Biblia mówi nam o wielu, wielu rzeczach, które miały miejsce i które apostołowie doskonale znali. I oni i z kontekstu kosmologii biblijnej, i z kontekstu tej, powiedzmy, historii biblijnej pisali niektóre rzeczy w Nowym Testamencie i my tego nie znając czasami tworzymy nowy kontekst temu po prostu, nie wiedząc dokładnie, co oni mogli mieć na myśli, czy co i tak dalej, nie? Czy co chcieli przekazać do końca. I ostatnie to będzie te nasze czasy. Jezus powiedział, że jak za dni Noego, tak? Więc za chwilę jeszcze wejdziemy trochę w Noego, przyjrzymy mu się i to po prostu zobaczymy, że to, co było za dni Noego, jest dokładnie dzisiaj tutaj. I dni Noego to jest po prostu, ja o tym później powiem, nie? To nie jest, jakbyśmy powiedzieli tylko o dniach Noego, to co byście powiedzieli? Od razu, że to jest potop. Tylko potop, ale Noe żył 600 lat przed potopem i 350 lat po potopie. Czyli to nie było jedno pojedyncze wydarzenie, które trwało tam, nie wiem, 40 dni, czy tam pół roku, czy ileś miesięcy, już nie pamiętam teraz, tak? Czyli generalnie wprowadzenie, celem tych rozważań, o których tutaj mówimy, czy prezentacji, jest wykazanie na nieomylność Biblii, na jej proroczy charakter i zgodność przesłania z rzeczywistością. Ja za chwilę też jeszcze powiem, bo na Facebooku na przykład mamy dużo różnych komentarzy, czy dużo różnych ludzi nie wierzy Biblii, uważają za bajkę, no z różnych powodów. Za chwilę to też wszystko będzie, nie? Także generalnie ta seria rozważań, ona ma po prostu urzeczywistnić jakby, czy naprawdę, i żebyśmy my to sami wiedzieli, nieraz jak rozmawiamy z ludźmi, czy z naszymi bliskimi, czy z kimkolwiek, czy żebyśmy, tak powiedziałem, sami wiedzieli, jak się niektóre rzeczy w Biblii mają, miały i tak dalej, o czym ona nieraz mówi w takich w krytycznych momentach. I powiem wam tak, że dni Noego, czyli czasy ostateczne, to jest coś takiego, że po prostu jest dużo wypełnionych proroctw na nasz czas. I kiedyś kupiłem taką książkę, to jest moje tłumaczenie tutaj, nie, 40 niepodważalnych znaków ostatniego pokolenia. 40 Irrefutable Signs of the Last Generation. I nie wiem, czy znacie Noah Hutchings, taki pan South Radio Ministry prowadził i tutaj wieczorami był, on już nie żyje, umarł parę lat temu. I on w tej książce wykazał 40, przykładowo 40 znaków naszych czasów i ta książka już jest stara, dzisiaj to już jest dużo dalej zaawansowane wszystko, mówiąc o tym, co Jezus zapowiadał i że to są nasze czasy. I oparł, w głównej mierze oparł się, ja zrobię tu takie coś, nie wiem, czy to zrobiło się. Widzicie to? Kropkę? Okej, okay, tak by coś to pokazywał, nie? W głównej mierze oparł się na wersecie Księgi Daniela 12:4, gdzie Słowo Boże mówi, a ty Danielu zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. I to słowo poznanie, ten werset z hebrajskiego tłumaczony dosłownie, po prostu mówi, wielu będzie się przemieszczać tam i z powrotem i wzrośnie wiedza. Hebrajskie słowo wiedza to jest hadata. Data to jest wiedza. Hadata to jest jakaś konkretna wiedza, o której on mówi, że wrośnie konkretna wiedza, nie jakaś tam wiedza. Konkretna wiedza, co nie? I teraz ja sprawdziłem, ile razy występuje ta hadata w Starym Testamencie, w ogóle w Biblii, w Starym Testamencie. Występuje 7 razy. I teraz słowo na przykład w pierwszej Mojżeszowej, gdzie Bóg, ja będę tak troszeczkę starał się to szybciej przechodzić, może nie bardzo szybko, ale tak czasami troszeczkę szybciej. Nie? Więc jest napisane, że kiedy Pan Bóg
Okej, przeczytam to. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Więc te słowo drzewo poznania to jest drzewo hadata. Okej? I później dalej jest napisane, że z drzewa poznania dobra i zła nie wolno wam jeść, czyli z drzewa hadata nie wolno wam jeść. Później jest napisane o pewnym człowieku, ja pominę to, jest napisane, że był on niezwykle mądrym. Tam jest słowo hadata użyte. Teraz tak, ty Danielu zapieczętuj te słowa, bo wzrośnie poznanie, czyli hadata, to jest ten werset, o którym mówiliśmy. I te dwa, trzy kolejne razy, to jest w tych dwóch wersetach, w Jeremiaszu i w Ozeaszu. I to jest dość ciekawe, bo jest napisane, że sądził sprawę ubogiego i biednego i mowa jest o Jozjaszu, królu judzkim. I wtedy było dobrze. Czy nie na tym polega to, że się mnie zna, że się mnie hadata, Bóg powiedział. Czyli Bóg mówi, ta wiedza hadata to jest poznanie Boga. No nie? I później dalej jest. Lud mój ginie, to znamy wszyscy ten werset, gdyż brak mu poznania, słowo hadata, ponieważ ty odrzuciłeś hadata i ja ciebie odrzucę, abyś nie był mi kapłanem. Abyś mi nie był kapłanem. A ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, ja też zapomnę o twoich dzieciach. Więc słowo Boże... Rozumiemy, że znamy Boga przez Słowo Boże. Czyli w pewnym sensie w dzisiejszych czasach poznanie Słowa Bożego naprawdę nabrało takiego super przyspieszenia, dlatego że mamy telefony, praca wielu, wielu, wielu ludzi. Wiecie, że jak ktoś tam do czegoś dojdzie i to jest dla niego, jakby to powiedzieć, sufit, to kolejne pokolenie, które po nim przejmuje, to dla nich jest podłoga. Tak, rozumiecie, jego praca. Czyli oni zaczynają z momentu, na którym ktoś skończył. I że tak powiem, to idzie jak... Szybciej, szybciej. Teraz na przykład mając dzisiaj każdy z nas telefon nawet, już nie mówię komputer, mamy dostęp do praktycznie różnych konkordancji, do masy rzeczy, czyli wiedza potężnie wzrosła, pomijając już technologię. To są po prostu rzeczy, które bardzo, bardzo poszły do przodu. I jeszcze teraz kolejna rzecz. W ubiegłym roku, 24 września, weszliśmy według obliczeń czy kalendarza żydowskiego w rok 5777. Tak oni idą w kalendarzu. Kiedyś słyszałem takie coś, że Sanhedryn albo faryzeusze przestawili kalendarz, dlatego że po prostu, żeby zdyskredytować przyjście Jezusa. Że to po prostu nie było w tym czasie, kiedy na przykład Daniel konkretnie mówi. Więc jest też takie coś, jak pan się nazywał kiedyś, Evan James Usher, nie? On tam żył już dawno temu. I on po prostu policzył według Biblii chronologię i na przykład według jego chronologii żyjemy już w praktycznie w 6 tysiącu roku. Jesteśmy bardzo, bardzo blisko tego końca 6 tysiąca, czyli blisko milenium, nie? Czyli tego 7 tysiąca. Po prawej stronie tutaj widzicie jeszcze parę takich innych fachowców od Biblii. Mówi na przykład, gdzie mogą być błędy, gdzie mogą być występować błędy. Nawet niedawno mieliśmy tą panoramę biblijną, którą Polonia z Jezusem, gdzie Piotr Starzęba robi. On też tam podał przyczynę, że też jest błędne prawdopodobnie właśnie o 200 lat. Wyjście tych... Błędna data, wyjście Żydów z Egiptu. Czyli obojętnie gdzieś, ale gdzieś jest błąd w tym i mam tutaj linki, jakby ktoś chciał, tutaj z tych linków jest dużo. No, można sobie tam wejść i pogrzebać. I teraz tak, wszystkie te rozważania będą opierane na Piśmie Świętym. Rozumiemy, że to jest podstawowy, absolutny autorytet. Wierzymy w Pismo Święte od początku do końca? Tak? Wszyscy wierzą? Tak? Się tylko pytam, bo potem różnie to jest, nie? Bo potem ktoś mówi... Okej, okay, no rozumiemy, że są różne tłumaczenia Pisma Świętego, niektóre troszeczkę lepsze, niektóre trochę gorsze, tak? Jest napisane w 5 Mojżeszowej 29-28, to co jest zakryte należy do Pana, Boga naszego, a co jest jawne do nas i do naszych synów po wieczne czasy, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego zakonu. Czyli są rzeczy, które Bóg odkrył. I teraz mimo tego, że ja powiem dużo nowych rzeczy, o których może nigdy nie słyszeliście, to wszystko jest tak naprawdę przez Boga odkryte. To jest widzicie w Piśmie Świętym i wszyscy prawdopodobnie, jak ile razy czytaliśmy Pismo Święte, tyle razy o tych rzeczach czytaliśmy, w ogóle nie łapiąc ich tam, nie widząc ich tam. Czyli to by było powiedzmy w tym miejscu może na tyle. Aha, jeszcze jest, tak napisałem, że wszystko w kontekście Tory. Nie? Ja tak, wiecie, powiem wam, że zacząłem brać kursy języka hebrajskiego, zacząłem się uczyć hebrajskiego, także troszeczkę znam hebrajski minimalnie. Chodzi o to, że tego. Nie, nie, komputerowe. Takie kursy, wiecie, ale chrześcijańskie. Nie hebrajski świecki, tylko biblijny hebrajski. I teraz, co chcę powiedzieć? Pierwsze 5 ksiąg mojżeszowych to jest Tora. Wszystko na przykład musi być w kontekście Tory. Rozumiecie, że pierwszych 5 ksiąg mojżeszowych dostał
napisał Mojżesz, powiedzmy, tak? I tam zostało zapisane wszystko. I teraz każdy późniejszy prorok, jak był dodawany, jego proroctwa, jego wszystko, cokolwiek się działo, musiało być w kontekście Tory. I nawet kiedy Pan sam Jezus przyszedł, to wszystko, co on robił, sam mówił, wszystko wypełnił. On musiał w kontekście Tory żyć i postępować. To nie był jakiś gościu, co przyszedł i powiedział, hej, ja jestem Hamasijach, ten obiecany, tu mnie słuchajcie, bo coś tam, a nie urodził się w Betlejem na przykład. Czy rozumiecie, o co chodzi? Czyli, że całość wszystkich rzeczy, które będziemy mówić w tym przypadku, w każdym przypadku, wszystko musi być zgodne z Torą. Samo Pismo Święte już jest zgodne z Torą, ale może nie w tym rozważaniu, może w innych, później, w drugim na przykład, gdzie będziemy mówić o później to powiem, o innych rzeczach, można nieraz księgi apokryficzne poczytać, które, ja teraz o nich nie będę mówił, ale w apokryfach też jest dużo historycznych informacji, czyli po prostu faktycznych, historycznych informacji, które rozjaśniają nam Słowo Boże. Anyway, czyli to jest cały czas jeszcze wprowadzenie. I teraz tak, zrozumienie Biblii, tak? Zrozumienie Biblii jest, można powiedzieć, że jest jak puzzle, co nie? Czyli trzeba wyciągać pewne kawałeczki, po kawałeczki, kawałeczki i te kawałeczki składamy w większą całość i wychodzi nam obraz. W rzeczywistości puzzle, kiedy kupujemy na pudełku, mają obraz, który mamy ułożyć. Czyli ten obraz, który mamy ułożyć, już jest w Biblii. My musimy go z Biblii wyjąć i ułożyć go w naszych sercach, w nas, abyśmy mieli ten sam obraz w nas, który jest w Słowie Bożym, no nie? I rozumiemy też, że nieraz nie wszystkie informacje na dany temat są w jednym miejscu. Zgadzacie się? Że nieraz, po prostu nieraz jakaś wydarzenie, historia czy coś jest opisana w jednym miejscu, a nieraz po prostu, żeby pewien myśl wyciągnąć, to po prostu no, trzeba przejść od pierwszej do ostatniej kartki, żeby mieć pełny kontekst tego, co Pismo Święte chce powiedzieć na dany temat, żeby wyczerpać dany, powiedzmy, temat, tak? A i teraz tak, jeszcze jest właśnie jedna ciekawa rzecz, powód między innymi też taki, dlaczego to jest nagrywane, dlaczego to pójdzie do ludzi, bo wiecie, mamy przenajróżniejsze komentarze, na przykład na Facebooku i może wszystkich nie będę czytał, ale to są ludzie, którzy na przykład odpowiadają, tutaj ten, to napisał, w jakiego Boga wierzyć. To ja mu napisałem w Boga Jahwe, J-H-W-H-E-J, hebrajskie słowo. I on napisał, Waldemar Daleski, temu autorowi największego w historii ludobójstwa, w nawiasie potop, jeśli Biblia nie kłamie, zamknięty nawias, którego jedynym powodem było, że ten gościu spartolił swój akt stworzenia, może jednak lepiej Krysznie albo wielkiemu Manitu. Całkiem fajny jest Odyn. Inna pani na przykład napisała do mnie, to jest troszeczkę może akurat nie dosłownie w tym kontekście, ale kiedy ja napisałem, zapytałem się pewnego człowieka, który pewne jakieś tam wywody robił, czy jest zbawiony. I on się coś tam odpisał, ja napisałem, że ja jestem zbawiony. To ona na przykład napisała, i to jest tutaj, Waldemar Daleski, co za buta i pycha, ty jesteś już taki pewny swojego zbawienia. Człowieku, ty tu głosisz jakąś naukę nieopartą na Piśmie Świętym. Nie wiadomo na czym w ogóle oparta, to czysta herezja. Czyli po prostu chodzi mi o to, jeszcze tu powiedzmy jeden pan. Posługujecie się, czyli do nas, posługujecie się tylko wiarą, nie ma w tym żadnej wiedzy. Wasze modlitwy są wyjątkowo puste, prowadzą wyłącznie do fanatyzmu. Tak zwana religijne objawienia czy uniesienia to tylko różne stadia histerii. Czasem nawet tak dalej, wywołujące halucynacje. Potem on tu jeszcze coś pisze o jakichś wojnach, które Biblia powoduje, że chrześcijanie wychodzą. Ja mogę sobie znajdę to. Biblia uczy okrucieństwa, o czym nawet nie wiecie. Jeśli chociaż raz ktoś przeczytał tę wredną książkę ze zrozumieniem, przestanie być chrześcijaninem. Ale gdzieś tutaj, albo on, o, zaraz po wyjściu z kościoła jesteście gotowi zabijać z okrzykiem, Bóg jest z nami. Czyli, wiecie, to piszą Polacy, to piszą ludzie, nie wiem jakiego wyznania są, nie będę mówił, że katolicy, bo może nie. Ale niektórzy są katolicy. Ta pani, która napisała o zbawieniu, jest katoliczką. Nie? Ja jej tam napisałem parę, ileś wersetów z Biblii, podałem o słowie, które mówi, że już jesteśmy zbawieni i tak dalej. Czyli teraz widzicie, pewne rzeczy, które będziemy poruszać, one są po prostu trochę głębiej będą. Dla właśnie w tym kontekście, że dla ludzi, którzy po prostu nawet nie mają nieraz pojęcia, o czym jest mowa. I teraz tak, w czasach, w których żyjemy, zobaczcie, kiedy się apostołowie, kiedy Jezus siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. On im wcześniej mówił o końcu świata i tak dalej. A Jezus odpowiadając, rzekł im, patrzcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Oni mówią, jaki będą znak, jaki będzie koniec. On mówi, patrzcie na to, żeby was ktoś nie zwiódł. Was ktoś nie zwiódł, co nie? Czyli oni się pytają znak. Czyli co może być znakiem? Znakiem może być to, że ktoś nas, uczniów, chce zwieść. To już może być znak. Jeśli Jezus im odpowiedział na pytanie, to znakiem jest to,
że uważajcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Okay? I tutaj z tego 24 rozdziału Mateusza parę tych wersetów, tam jest dużo więcej tych myśli. Potem Jezus mówi, powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu, a ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Czyli dalej mówi o tym, kto wytrwa do końca. Czyli nie mamy się dać zwieść, mamy wytrwać do końca. Potem mówi, powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych, czyli wszystkich. Tak? I potem znowu, powiadam wam, że szybko weźmie, jest mowa o Bogu, ich w obronę, bo mówi o tych, którzy będą wołać do Boga, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Okay? I te wszystkie wersety, jakbyśmy się tak przyjrzeli, to chodzi o to, że zostanie podważone Słowo Boże, bo Jezus mówi, czy przyjdzie, kiedy znajdzie wiarę na ziemi. Ja kiedy pierwszy raz przeczytałem ten werset i mówiłem poważnie, to sobie pomyślałem, że no jak, przecież patrzcie, ile jest ludzi, którzy w Jezusa wierzą, nie? Przecież jest okej, okay, jest i przecież nawet w islamie wierzą, już pomijając, że to jest nie ten sam Jezus. Ale jednak Jezus powiedział, czy znajdzie wiarę na ziemi. Czyli co się będzie działo, że wiara w Jezusa, bo tu chodzi o wiarę biblijną, w Niego, tak jak jest objawione w Słowie Bożym, zostanie podważona, zachwiana. I to będzie też trzecia część tego, co chcę powiedzieć, o tych wszystkich różnych rzeczach, które diabeł przez całą historię szykował. W jednym miejscu tego wersetu nie mam, ale przypomniał mi się teraz, apostoł Paweł mówi, że jego, jak to jest, jego metody czy triki są nam znane, tak? Jak to, pamiętacie, jak to idzie ten werset? Okej, okay, jest taki werset, w którym apostoł Paweł mówi, że są znane nam z diabła te. Ale właśnie i teraz, jak przyjrzymy się niektórym rzeczom, to będzie nam łatwiej to wszystko zrozumieć. I teraz dalej. Apostoł Paweł później, już, czyli już po Jezusie, czyli w naszych czasach, powiedzmy czasach chrześcijan, mówi, że tajemna moc nieprawości już działa. Czyli ta siła, te powiedzmy, apostoł Jan w innym miejscu mówi, że wyszło już wielu fałszywych proroków i tak dalej, i tak dalej. I teraz jeszcze mówi, dopóki ten, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola, a wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wielką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości, prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Okay? Czyli przestrzega nas, że tajemna moc już działa, że w tej chwili już to działa. Dalej, słowa Jezusa, czyli to jest kluczowy, powiedzmy, werset, czy to jest więcej, to są dwa wersety, trzy wersety a z Biblii Tysiąclecia. Ja tam nie wiem, czy wspomniałem wcześniej, że może będzie to później, że większość tych wersetów jest z Biblii Warszawskiej, wszystkie praktycznie, chyba że niektóre tłumaczenia są bardziej konkretne do oryginału, wtedy jest inna, nie? Żeby po prostu tego nie rozbijać za dużo. I teraz było tak, Jezus tak powiedział, a jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich. Tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. To jest, jak widzicie na dole, Ewangelia Mateusza, 24 rozdział. To jest ta sama, że tak powiem, miejsce, gdzie Jezus mówi o tych zwiedzeniach, wy uważajcie, żeby was coś nie zwiódł i tak dalej, i tak dalej. I mówi, że to będzie jak za dni Noego. I zobaczcie, pozornie czytając to, napisał, jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki. Czyli w pewnym sensie nie robili nic chyba złego. Co jest złego w mąż, za to, że się żenili, jedli, pili i tak dalej, co nie? I tu jest głębsze znaczenie tego wersetu. Te dni nie będą normalne. Te dni Noego, one nie były normalne. Problem był właśnie z tym, że się żenili i tak dalej. Ja nie chcę teraz nic wyprzedzać, to wszystko będzie później pokazane i powiedziane. Wszystkim powiemy. Słowo Boże mówi nam w 1 Mojżeszowej 6,9, że oto dzieje rodu Noego. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Czyli najpierw przyglądamy się temu, kim był Noe. A słowo sprawiedliwym to jest słowo sadik, sprawiedliwy, niewinny, prawy. Później jest napisane, że był mężem nieskazitelnym. To jest słowo tamim, nieskazitelny, kompletny, cały, pełny, nienaruszony, uczciwy. Jeżeli się skoncentrujemy na tym, bo to jest bardzo ważne słowo, tamim, nieskazitelny, kompletny. Jeżeli kupujemy coś w sklepie i brakuje czegoś w pudełku,
przynosicie do domu, whatever, coś tam, jest niekompletne, to co z tym robimy? To się nie nadaje do użytku, tak? Tak mniej więcej, tak? Czyli to jest bardzo ważne słowo. Cały, jeżeli mamy, nie wiem, całe co, mamy dzbanek na kwiatki cały, a mamy dzbanek na kwiatki, nie wiem, potłuczony, jest różnica? Przykładowo, tak? Czy pełny, nienaruszone coś jest, uczciwe, dobra? I teraz tak, Noe chodził z Bogiem, hit halek, słowo chodzić, ono podchodzi od słowa halak i znaczy działać, mieć dostęp, towarzyszyć. Czyli miał z Bogiem jakieś bliższe relacje. I powiem wam jeszcze odnośnie tego słowa tamim, bo ono jest ważne, bo Bóg wymaga, żebyśmy my byli tamim wszyscy, czyli nieskazitelni, a, że to takie słowa powiedział Bóg do Abrahama, że trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały, bądź tamim. Kiedy mówił do Żydów, jakie mają ofiary mu składać, że będzie bez skazy i bez zmazy, zawsze mówił, że ofiary mają być tamim. I to jest bardzo ważne i potem jeszcze o tym powiemy. Co znaczy te tamim? Bo może za chwilę to wszystko będzie, także będę się trzymał tych slajdów, żeby nie wyprzedzać rzeczy, które potem się i tak za chwilę pokażą. Nie? Dalej. Czytamy, że Noe zbudował arkę, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni. Arkę dla ocalenia rodziny swojej, przez którą wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Czyli to jest też dobry wzór. Noe robił rzeczy przez wiarę, których nie można było widzieć, nie miał pojęcia o rzeczach, które się będą działy, jednak wierzył, ufał Bogu w jego słowo, bo wcześniej Bóg mu po prostu polecił tę arkę zbudować. I teraz jest napisane tak. A ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości. I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi. I teraz tak, słowo skażona, szachatat, coś takiego? Szachatat. Na przykład w wymowie hebrajskiej słowa są bardzo dobre w języku polskim. Dobrze się je wymawia, bo po prostu mamy taką samą dykcję chyba, nie? Na przykład Kanadyjczycy, z angielskojęzycznym ludziom jest trudno wymawiać te słowa, a my po prostu, tak jak je mówimy, tak one brzmią. Może tu akurat jest hebrajski na angielski przekładany, nie są one w polskie te literki, bo ja to wszystko z angielskiego języka brałem, nie? Czyli to tak trochę może jest pomieszane. Ale skażona znaczy shahadat i to znaczy tak, była uszkodzona, skażona, te słowo znaczy, zniszczona, upadła, zdewastowana, zmarnowana. Nie? Czyli potop nie nastąpił z nie wiadomo jakichś powodów, był bardzo poważne powody. Czyli coś tam ludzie zrobili, czy ktoś inny zrobił, czy ludziom pomógł. I później jeszcze jedno słowo, pełna nieprawości, słowo Hamas. Słyszeliście słowo Hamas już wcześniej na pewno. Słyszeliście Hamas nigdy? Czyli i te słowo znaczy złośliwy, gwałt, zło, okrucieństwo, przemoc, fałsz. Także to się działy rzeczy takie na ziemi. Noe, czytaliśmy, że był cały, kompletny, sprawiedliwy, święte nie ma słowa, nie? Czysty i tak dalej, tam jakieś takie rzeczy. A ziemia była uszkodzona, skażona, zniszczona, złośliwa, gwałtowna, okrucieństwo było, no nie? I teraz, jak powiedziałem przed chwilą, że Noe żył 950 lat, 600 lat przed potopem. O Noem się dowiadujemy, kiedy miał 500 lat dopiero. Później 100 lat mniej więcej zajęło mu... Według fachowców budował może 75 lat tą arkę. Nie budował jest 100 lat, no nie? Ale... Żył potem jeszcze 350 lat po potopie. Coś tu ciekawego. I teraz tak, teraz się przyjrzymy jeszcze, co skaziło tą ziemię mniej więcej, bardzo ogólnie, zanim pójdziemy dalej. Jest napisane tak, w 6 rozdziale od początku, pierwszej Mojżeszowej. A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły się im córki, usłyszeli synowie Boży, że córki... Ujrzeli synowie Boży... że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. Te wszystkie, które... Synowie Boży, Benei HaElohim, synowie Boży, czyli synowie Boży, nie? Aniołowie. My się o tym zastanawiamy. Okej, aniołowie. Jest napisane, że zstąpili z nieba. To była specjalna klasa tak zwanych aniołów, po angielsku watchers, po polsku jest słowo na nich czuwający, którzy mieli obserwować. Ja o tym będziemy mówić w drugiej części bardziej. Nie? To jest tylko wprowadzenie do generalnej myśli, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Ci aniołowie zstąpili na ziemię i tutaj poniżej jest parę takich wersetów jeszcze, które mówią o synach Bożych. Otóż w Joba najwięcej tych rzeczy jest. Otóż zdarzyło się, że pewnego dnia, że przyszli synowie Boży, to mówi Job, że zdarzyło się pewnego dnia, że przyszli synowie Boży. To są aniołowie. Nie? Tu jest mowa o aniołach. I widzieli, że kobiety były piękne, i brali sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. Czyli nieważne, czy miała męża, czy cokolwiek. Brali sobie te wszystkie i tak powiedziałem. Później jest tak, również Księga Henocha o tych rzeczach pisze. Bardzo fajnie o tych Księga Henocha o tych pisze. Zanim przygotuję drugą część, to zrobię coś na temat Księgi Henocha, żebyśmy mieli pewne zrozumienie i poznanie tej księgi, żeby
jakbyśmy z niej chcieli coś tam wziąć, to żeby to nie było takie, wiecie, bo niektórzy się boją. Te rzeczy, to co teraz mówimy, to Bóg mi dawał od dawna, nie? I nawet miał jakiś taki czas, Henoch, zacznij coś o Henochu się dowiadywać. Nie wiem skąd. Jestem pod super wrażeniem. To jest niesamowita księga. I nie ma jej w Biblii i nie powinno być jej w Biblii. Ale kiedyś o niej porozmawiamy. Jak ten. Dalej, odnośnie tych dni Noego. Jest napisane potem, co się działo, że a w owych czasach, również i potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. I później w innym miejscu, w czwartej Mojżeszowej, to już jest po potopem, to już jest po tej stronie potopu. To jest miejsce, gdzie Mojżesz wysłał 12 zwiadowców. Nie wiem, pamiętacie tą historię? Nie? Kiedy wrócili, mówili, widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów i wydawaliśmy sobie... muszę chyba to wolnie mówić wszystko. I wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. I takimi też byliśmy w ich oczach. Czyli dwa razy Słowo Boże mówi o olbrzymach. Słowo olbrzymi, tutaj występuje Nefelim, czyli upadli, dezerterzy. Ono występuje tylko dwa razy w Starym Testamencie, Nefelim, to słowo. I ma bardzo konkretne odniesienie. Okay? Nie chcę wyprzedzać rzeczy, bo to jest bardzo ciekawe wszystko. W tym całym, co będę mówił, wiele samych myśli, których tylko powiemy, jest bardzo ciekawymi tematami samymi w sobie. Tu poniżej jest w Wikipedii, bardzo ogólnie wziąłem takie jakieś hasło, żeby mniej więcej trochę o tych Nefelim powiedzieć. Nie musimy wszystkiego czytać, ale tu na samym dole można to zdefiniować, że to są ci, którzy upadli i w tym stanie trwają. Nefelim to nie są aniołowie, to są dzieci, tych właśnie jest napisane, tak? Że obcowali z córkami ludzkimi. Byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To po prostu były hybrydy. Okay? To tylko teraz powiem, w tej chwili. Że te kobiety rodziły im hybrydy. Nie? I później, teraz już powiemy, co będzie w części drugiej, czyli te prawdziwe legendy. Zobaczymy, co Pismo Święte mówi na temat tych hybrydów. A mówi o nich dużo. Okay? Bardzo dużo nawet. Czyli jest napisane, że Ziemia była skażona, pełna nieprawości i tak dalej, ale też pogadamy o technologii, która przychodziła z nieba przez aniołów, że przed potopem ich technologia była bardziej zaawansowana niż nasza dzisiaj. Oni mieli o wiele większą technologię niż dzisiaj. Nas się ogólnie bardzo mocno okłamuje z każdej strony, jeśli cokolwiek nie pasuje do teorii ewolucji jakby, to jest po prostu wycofywane, kradzione, wyrzucane, usuwane i tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu nie ma w oficjalnych żadnych jakichś takich, powiedzmy, czy w szkołach, czy gdzieś, nic na temat tego, co nie zgadzałoby się z ewolucją. Rozumiecie? Dlatego na przykład my rzeczy nie wiemy, ale dzisiaj w tym czasie, kiedy archeolodzy przeróżni i tak dalej, ludzie mogą na internecie czy gdzieś umieszczać swoje prace, to są, zobaczymy później w tych kolejnych rzeczach, to jest po prostu, to są takie fakty, że się w głowie nie mieści. A jeśli się weźmie Pismo Święte, zaczyna się o tym jeszcze czytać, że to wszystko tam jest, tylko że czasami mógł być problem z tłumaczami, na przykład na język polski, że tłumacze, skoro nie mieli pewnego poznania, nie mieli zrozumienia, oni nie dobierali odpowiednich słów, no nie, do odpowiednich rzeczy, bo po prostu im do głowy nie przychodziły. I już za chwilę nawet będziemy o tym mówić dalej. Czyli to jest cały czas część długa, prawdziwe legendy, to są rzeczy, które odkrywamy, czyli cała technologia przed potopem, różne, przenajróżniejsze rzeczy, których my dzisiaj nie jesteśmy w stanie przy dzisiejszej technologii zrobić. Wieża Babel i jej skutki. Tam jest niesamowicie ciekawa rzecz w duchowym wymiarze, powiem teraz krótko, że kiedy Bóg pogonił ludzi, tak? Pomieszał języki i rozgonił, jest napisane, że 70 generacji, 70 narodów powstało. Jest opisana genealogia 70 narodów, ale nie ma w nim Izraela. Czyli generalnie w innym miejscu, w Izajasza jest później chyba napisane, czy nie, albo w piątej Mojżeszowej, już teraz nie pamiętam, że Bóg tym 70 narodom powiedział tak w tej wieży Babel, chcecie tych takich swoich demonicznych różnych rzeczy? Okej, to ja wam dam. I przydzielił każdemu z tych narodów aniołów, którzy mieli być panami, panować, takich podobnych aniołów chyba, którzy zstąpili wcześniej za czasów Noego. Dlatego apostoł Paweł później mówi, że nie walczymy z krwią i ciałem, tylko z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami. I zdaje się, że w księdze Daniela też jest takie miejsce, w którym Daniel się modlił i Gabriel zszedł i mówi, słuchaj, chciałem do ciebie przyjść już tu dawno, ale książę anielski perski mnie zatrzymał. I przyszedł wasz książę Michał i walczył z nim, dlatego mogłem przyjść. Rozumiecie, o czym mówię? Słyszeliście takie rzeczy, czy nie? Więc Bóg przydzielił aniołów wszystkim narodom na ziemi, wszystkim terenom i tak dalej, ale sobie wybrał Abrahama i powiedział, ty będziesz moim narodem. I to się ciągnie przez całą historię. Jest tylko jedna nacja, która jest Boża, w tym na dzisiaj to są chrześcijanie nowonarodzeni, tak? To będzie część druga i część trzecia. Transhumanizm, technologia i upadły anioły dalej, nie? Czyli ewolucja, technologia, trans i posthumanizm. Dlatego, że taktyką szatana jest ewolucja od początku, brakujące ogniwo,
gdzie on w tej chwili robi nowe upgrade'y, po polsku jakby to było. Udoskonala człowieka poprzez właśnie różne, przez genetyczne różne zmiany, przez, rozumiecie, jak się, na przykład ktoś powiedział, że brzoskwinia ma w sobie geny z jakiejś ryby. I wiecie, co to robi? Że nie zamarza, jak jest zimno. Jak się zrobi, na przykład temperatura spadnie, załóżmy koło 0, minus 1, gdzieś tam w tych sadach, to ona się ma normalnie. Ale bez tego jednego gena, to przykładowo przy temperaturze tam 1, 2 stopnie w plusie jeszcze, to się już psuły. Czyli rozumiecie, genetycznie wszystko jest modyfikowane. Genetycznie Bóg stworzył pewne rzeczy. Jeśli człowiek robi się z siebie Boga, to wchodzi w to samo, co się działo za aniołów wcześniej. Ja teraz znowu wyprzedzam pewne fakty, których nawet tu nie zapisałem, bo nie chciałem wyprzedzać. Ale chodzi o to, że te rzeczy, co się działy, dlaczego Bóg zalał ziemię, właśnie przez genetykę. Przez to, że szatan, przez aniołów, przez tych Nephilim i później kolejne rzeczy, to później powiemy w detalach, zaczął zmieniać wszystko, co Bóg stworzył. I po prostu Bóg musiał to wszystko zalać, zniszczyć, dlatego, żeby jego stworzenie przetrwało. Rozumiecie? Szatan wymyślił sobie tak. Nie przyjdzie żadne nasienie, bo Bóg prorokował do szatana w ogrodzie. Tak? Powiedział mu, że nasienie kobiety zdepcze ci głowę. No to co on pomyślał, że zniszczy wszystko, co Bóg stworzył? Swoim wymieni, swoim stworzeniem. Okej. Może za daleko się teraz mówię. Tu jest z ubiegłego roku na Ukrainie, za małe literki chyba nie widzę, we wrześniu 27 urodziło się pierwsze dziecko z trzech rodziców. Pogadamy sobie o nanotechnologii, na przykład co to jest nanotechnologia, niesamowite rzeczy, to jest po prostu mikroskopijne technologia, obce cywilizacje od razu mogę powiedzieć, nie ma obcych cywilizacji, zaraz, dlatego ten pierwszy temat jest bardzo ważny, bo kontekst będzie taki, że my zostaliśmy stworzeni oczywiście przez obce cywilizacje kiedyś i to mówią profesorzy uniwersytetów i tak dalej dzisiaj i te cywilizacje już się pojawiają, jest coraz więcej UFO wkoło, Project Blue Beam, to jest takie coś, to są hologramy na niebie, mogę wam pokazać filmiki nawet z Polski, gdzie ludzie coś widzą i krzyczą, ojejku, Maria się objawiła, a to są wszystko, wiecie. I teraz chodzi o to, że technologia już tak daleko doszła, że mogą bezpośrednio do głowy człowiekowi puszczać message, przesłanie, prosto do zmysłu, gdzie tam, bo uszy nasze to są tylko jak mikrofony, nie? A głos jest rejestrowany gdzieś w głowie, odczytywany. I tak samo nasze oczy, to są tak jakby kamery, sygnał elektryczny idzie do mózgu, czyli oni doszli do tego czegoś, że mogą pominąć i oczy, i uszy, i różne rzeczy, i prosto do mózgu człowiekowi coś robić. Dlatego Jezus mówi, uważajcie, żeby was ktoś nie zwiódł i tak dalej, i tak dalej. Czyli technologia już tak daleko pójdzie, że nie będziemy mogli wierzyć i ufać nawet naszym oczom i uszom, tylko temu, co jest zapisane, nie? Że nawet jak stanie przed tą coś i będzie coś mówić i tak dalej, i tak dalej. Na przykład jedna z najbardziej rozwiniętych, czy takich najbardziej doskonałych technologicznie w ogóle instytucji na świecie się nazywa CERN, po polsku CERN po angielsku, Europejski Ośrodek Badań Nuklearnych, co nie? Nie wiem, czy to widać w swoim logo, oni mają 3/6 na przykład. Nie? Taka super nowoczesna, najbardziej coś tam i na przykład i statuę Siwy, boga zniszczenia hinduskiego na dziedzińcu gdzieś. Co jedno ma z drugim? Jednak ma. Mogę wam tylko krótko powiedzieć, że oni rozpędzają jakieś tam elektrony, dwa czy tam cokolwiek i zderzają je, bo chcą to rozbić. Konkretnie Słowo Boże mówi, że Jezus podtrzymuje wszystko swoim słowem. A co oni chcą zrobić? Bo wiecie, że wszystko jest z atomów, z jakichś małych cząsteczek i to oni nie wiedzą, czemu się to trzyma i chcą to rozbić, żeby zobaczyć, jaka substancja to wszystko trzyma. Słowo Boże mówi, że to Jezus swoim słowem podtrzymuje wszystko. I tak dalej. Tam jest też, że oni chcą po prostu jakby zrobić nawrót tych Nephilim, tych upadłych aniołów otwarcie. Nie? Pewne są prawa, aniołowie nie mogą sami przyjść, nie są zaproszeni, tak samo jak nie możecie anioł czy demon. Anioł i demon to są dwie zupełnie różne rzeczy. Też o tym pogadamy, bo to też jest ważne. To nie następnym razem. I teraz tak. Urwał mi się wątek. To mniejsza już o większość. Okay. I to już właśnie było wprowadzenie. Okej. Okay. Macie jakieś pytania? No, ale jak szybko mówisz, już nie wiem na razie, jeszcze nie wiem, o co pytać się. Dobra. Dobra. Posłuchajcie, tu jest napisane, napisałem tak, żebyśmy też zobaczyli to i żebym ja sam też to wiedział, ale to jest dla nas bardzo ważna rzecz, co tu jest napisane. Załóżmy, że nigdy nie słyszeliśmy o budowie Ziemi, o niebie czy kosmosie, o jej kształcie, wielkości, o wszechświecie, planetach, gwiazdach, galaktykach. Pozwólmy, aby Pismo Święte, te, które każdy z nas trzyma w rękach, mówiło samo za siebie. Podejdźmy do tego rozważania bez wymuszania interpretacji opartej na wcześniejszych informacjach lub uprzedzeniach. Okay? Przemyślmy to sami i zobaczymy, co naprawdę Pismo Święte mówi nam o naturze nieba, ziemi, słońca, księżyca, gwiazd i tych wszystkich innych rzeczy. I teraz tak, prośmy Ducha Świętego, aby objawił nam to, co jest zapisane i przekazane z jego natchnienia, w jego słowie, w Piśmie Świętym. Wcześniej się pytałem, wierzymy, że Słowo Boże jest księgą natchnioną przez Boga.
Od początku do końca. Nie? Okej, okay, więc chodzi o to, że starajcie się teraz patrzeć i czytając razem, bo te wersety będę wyświetlał i macie swoje Biblię i tak dalej, żebyśmy widzieli tak, jak to jest. Jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie naprawdę, żebyśmy byli, że tak powiem, na tym samym poziomie. Jeśli odpowiedź będzie gdzieś później, to ja powiem, że odpowiedź będzie. Jeśli nie będzie odpowiedzi, to wyjaśnimy pewne sprawy od razu, okay? Żeby było jasne mniej więcej, na czym stoimy. Więc zaczyna się tak. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. I to jest Biblia Warszawska, brytyjka tak zwana. I większość, może 95% wersetów pochodzi z niej. Program, który używam do, że tak powiem, do rozpracowywania tych rzeczy, wyświetla mi 3 tłumaczenia. Te brytyjkę, Biblię Tysiąclecia i Biblię Gdańską. No nie? I grecki przykładowo, hebrajski. I wybierałem najlepsze tłumaczenia do oryginału. Generalnie ta powiedzmy brytyjka jest, nie? Ale jeżeli inne tłumaczenie było lepsze, takie bliższe oryginałowi, to inne wtedy było. Czyli, a ziemia była pustkowiem, okej, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość, i stała się światłość, i widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił wtedy Bóg światłość od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień pierwszy. I teraz przyjrzymy się dokładniej, co tu jest napisane. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Okay? 2 elementy, Hashamaim i Haaretz. Mamy 2 elementy, język hebrajski czytamy od prawej do lewej, jakby coś. Nie? I tylko może jeszcze taką rzecz powiem. Te niebo, to tu jest napisane w polskich Bibliach w liczbie pojedynczej, nie? Ale Hashamaim to jest zawsze liczba mnoga, to później powiem, czyli w rzeczywistości powinno być stworzył Bóg niebiosa i ziemię, Haaretz. I teraz musimy, że stworzył Bóg niebiosa, czyli on to stworzył, co nie? Czyli nie jest tak, że to jest nic, gdzieś tam jakaś przestrzeń, nic nie ma, jakby się wydawało, tylko jest coś, co Bóg stworzył, niebiosa i ziemię. 2 elementy stworzył Bóg. I teraz tak, a ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Okay? Ziemia była pustkowiem i chaosem. Słowo hajetach była, można je przetłumaczyć, stała się również. Te tohu, pustkowiem, czyli bez formy, bez kształtu, i wabohu, chaos, czyli próżnia, pustka. Tak bardziej można to przetłumaczyć, niż jest u nas pustkowiem i chaosem. I jest napisane, że Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód, hamaim. Okay. I teraz tak, zapytam się, czy słyszeliście o teorii przerwy czasowej? Nikt nie słyszał o tym, tak? To nie będziemy w ogóle tego tematu poruszali. Okay. Jedna myśl teraz. Zobaczcie, jest tak, że ziemia była pustkowiem i chaosem. Czyli cokolwiek Bóg rozumie przez stworzenie nieba i ziemi, ona była, tu jest napisane, pustkowiem i chaosem. Lepsze tłumaczenie moim zdaniem, że była bez formy, bez kształtu, próżna i pusta. Ale co jest ciekawe, napisane, że Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Okay? Czyli cokolwiek Słowo Boże tam rozumie na tej ziemi, to była już woda tam. Tak? No bo jest napisane, że Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Czyli nie wiemy, jaki jest kształt, nie wiemy nic na razie. Wiemy, że stworzył 2 elementy, niebo jakieś, czyli coś, co niebiosa, i ziemię. I Duch Boży unosząc się nad tym, unosił się na powierzchni wód. Czyli na pewno była to woda. Tak? Nie wiemy, co jeszcze tam było dalej. Nie? I rzekł Bóg. To tłumaczenie powinno być: stworzył niebo i wodę. Mogłoby tak być. Ale nie jest napisane, że stworzył niebo i wodę. Jest napisane, że stworzył niebo i ziemię. Nie? Inne zupełnie słowa. Haaretz to jest ziemia, a maim woda. Nie? To nie jest to samo. Rozumienie planety, nie jako ziemia, nie, jest ta planeta? Jest planeta napisane? Nie, może ziemia jest tutaj w rozumieniu planety, a nie ziemia, a jako ziemia, a ziemia. Nie, widzisz, właśnie, bo chodzi o to, żebyśmy nie ten, nie, żebyśmy nie wyprzedzali takimi z uprzedzeniami, bo już myślisz o planecie. Nie wiemy tak naprawdę, wiemy czy nie? Nie? Nie wiemy, o to właśnie chodzi, że Słowo Boże nie mówi nic więcej na ten temat, nie żebyśmy nie dokładali, tylko patrzyli, jak jest napisane. Okej, okay. I teraz i tak, rzekł Bóg, niech stanie się światłość, i stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił wtedy Bóg światłość od ciemności, nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. Światło,
ciemność Hosek, ha-Hosek w tym przypadku, dzień Jom i noc Laila. Okay? Czyli widzimy, że stworzył Bóg światłość, nie stwarzał ciemności, bo ciemność widocznie w takim razie już tam była, nie? Bo potem jest napisane, że już oddzielił. I to, co było widno, nazwał dzień, a to, co powiedzmy, czyli Jom, a to, co było ciemno, nazwał Laila, czyli noc. Okay? Od razu powiem to, jedną rzecz, że jest napisane, że Bóg stworzył światłość. Nie, nie ma nic napisane, co się świeciło. Okay? Rozumiecie, że nie ma tutaj żadnych, bo słońce dopiero w czwarty dzień jest stworzone, czyli światłość stworzył Bóg wcześniej. Nie? Okay. Czyli tu już mamy, że stworzył światłość. I teraz tak, na podstawie tych wersetów mniej więcej, nie wiem, czy to widać, to jest jakieś zdjęcie z internetu, które wydaje mi się, że najlepiej to odnosi. Do tego momentu mogłoby to wyglądać w ten sposób, że jest przykładowo ciemność, jest trochę jasności nad ziemią. To mogłoby być podzielone, że ciemność z prawej, jasność z lewej, skoro dzień i noc, ale te zdjęcia akurat tak jest. Ale załóżmy, ma te elementy, ciemność, jasność i woda, nad którą nosił się Bóg. Nie wiemy, ale ta woda to jest w tym przypadku też ziemia, bo mamy napisane, że stworzył Bóg światło, ciemność, stworzył niebiosa, czyli coś w górze. Jest ziemia, która w tym przypadku i woda, jakby to już, tak jak powiedziałeś, biorę to pod uwagę, że to jest jakby jedno. To rozumiemy, że ziemia i woda w tym przypadku to jest to samo. Okej. Okay. Potem rzekł Bóg, niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód. Uczynił więc Bóg sklepienie i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem i tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień drugi. Teraz tak. Potem rzekł Bóg, niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód. Okay? Czyli tak, słowo sklepienie w języku hebrajskim to jest słowo to, rakija, sklepienie, tak jest przetłumaczone, rakija. I teraz słowo, że powstanie pośród, tu jest napisane, wód, to znaczy betowak, co znaczy w środku, środek, pośrodku. Co nie? Tutaj, tak? W różnych tłumaczeniach Pisma Świętego, w Biblii Jakuba Wójka jest utwierdzenie te słowo, w tysiącletniej Biblii sklepienie, w brzeskiej rozpostrzenie, w gdańskiej rozpostarcie, Wulgata, Septuaginta i King James Version mówi na to firmament. I tu jest... Tu jest teraz to samo, to już jest z Photoshopa moje, takie. Teraz mamy to samo, co mieliśmy przedtem, te zdjęcie, tak? Czyli niebo jakieś tam trochę jasno, ciemno, to jest ta woda i pośrodku wód Bóg stworzył coś, co nazwał firmament, tak? Pośrodku wód, ok? Tutaj troszeczkę będzie wyprzedzone to zdjęcie, bo on potem mówi, że to tak właśnie zaczęło wyglądać. Bo dalej czytamy tak. Uczynił więc Bóg sklepienie i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem. I tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem. Sklepienie to jest to. Okay. Sklepienie, firmament, niebo. Nazwał Bóg, popatrzcie na to, sklepienie niebem. Czyli ten firmament, ja będę mówił często słowo rakija, bo żeby się już nie mieszało niebo, które niebo, tak? Więc rakije nazwał niebem, tu jest tutaj rakija, nazwał niebiosami w sumie, shamaim, niebiosami, okej? Okay? I w powiększeniu byśmy widzieli to teraz tak. Czyli kiedy była ta rakija w poprzednim zdjęciu na środku, Bóg powiedział, niech się oddzieli. Czyli mniej więcej połowa wód poszła nad rakiję, a połowa wód została pod rakiją, czyli pod tym firmamentem, pod rakiją. Tak? I rozumiemy, że nad tymi wodami, które poszły do góry, dalej zostało cały czas to niebo, czy niebiosa, które Bóg stworzył na początku, które dalej cały czas były nad wodami. Tak? Mniej więcej jasno to się zaczyna? Teraz są tak niebiosa, jest woda, firmament i woda. No jeszcze najpierw jest nic i potem woda. Aha. Ale to nic to też niebo jakby. No nie może być nic, bo tam nic... Nie. Poszło do góry, na razie też nie wiemy. Później, dobra, okej. Okay. I teraz tak, przyjrzymy się trochę temu, co to jest ten firmament, okej? Okay? Mam takie różne grube książki i w jednej z nich znalazłem w Encyklopedii Kościoła takie definicje. Tak, definicje? Dosłownie, to, co zbudowane z solidnego, trwałego materiału. W Starym Testamencie, między innymi rozdział 1,6, to jest dokładnie to, co czytamy, słowo to odnosi się zwykle do sklepienia nieba, które Hebrajczycy uważali za stałą kopułę. Czyli kopuła, dlatego już jest takie... O, potem zobaczymy jeszcze to
jakby 3D, czyli trójwymiarowy mniej więcej, jakby to wyglądało, bo teraz mamy 2D, tak? Czyli patrzymy jakby z boku na to, nie? Oddzielającą wody górne, czyli niebiańskie, od wód dolnych, czyli ziemskich. Uważano, że wody górne spadają w postaci deszczu przez otwarte śluzy i że ponad tymi wodami zasiada na tronie Jahwe. W księdze Ezekiela, między innymi 1:26, słowo to oznacza podstawę, na której umieszczony jest poruszający się tron Boga. Okay? To jest Encyklopedia Kościoła, tom pierwszy, strona 695, oficyna wydawnicza Vocatio. Takie coś jest napisane. Teraz z Wikipedii, wziąłem to z angielskiego, te powyżej, poniżej jest moje tłumaczenie jakby dosłowne i przeczytam to po polsku. Słowo firmament jest użyte, aby przetłumaczyć rakija albo rakija. Słowo używane w biblijnym hebrajskim. Wywodzi się ze słowa raka, które znaczy wykuć albo rozciągnąć, na przykład proces wytwarzania talerza. Ja napisałem to tutaj w nawiasach, dodałem półmiska, antena satelitarna, ponieważ w angielsku jest dysz. Nie? I to samo dysz znaczy te inne słowa. Przez wyklepywanie kawałka, czy też bryły metalu na przykład. Czyli tak jak kowal wziąłby kawałek metalu, wyklepałby jakąś tam miskę. Czyli to jest coś solidnego, co oni uważali, czy uważałem, że jest. Teraz, w Toronto mamy Skydome. Tak się nazywał oryginalnie ten, teraz chyba Rogers Center. I teraz tak, Complete Jewish Bible, czyli kompletna żydowska Biblia, nazywa w tym miejscu, mówi tak. And God said, let there be a dome in the middle of the waters, let it divide the waters from the waters. God made the dome and divided the waters under the dome from the waters above the dome. That is how it was. And God called the dome sky. Okay? Czyli chodzi mi o to, że teraz mniej więcej rozumiemy, że ten dom, czyli kopuła, to jest coś naprawdę super solidnego, skoro podniósł do góry ocean. Połowę oceanu, połowę tych wód potężnych podniósł do góry i to według Biblii to jest nad tym firmamentem. Okay? Idziemy dalej. Potem rzekł Bóg. Niech się zbiorą wody spod nieba, czyli w tym przypadku już pod firmamentem, na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd. Tak też i tak się stało. Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg, niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie na ziemi. I tak się stało. I wydała ziemia ziele i tak dalej. I dzień trzeci nastał. Teraz już nie chodzi nam o to, tylko bardziej chodzi o kształt tego, powiedzmy, nieba i ziemi. Na tym obrazku już trochę widzimy, że ja to tak robię, mniej więcej zrobiłem, że tutaj wyszła ziemia, wyszło suchy ląd wyszedł. I potem rzekł Bóg, niech się zaroją, zbiorą wody spod nieba w jedno miejsce, czyli w pewnym wyobraźni zrobiłem coś takiego. Znaczy to jest generalnie z internetu zdjęcie, które ja sobie na Photoshopie potem tam naciągałem do potrzeb tutaj tego rozważania. Nie? Czyli jakby zebrałem te wody w jedno miejsce, firmament jest nad tym i wody są, tu wszędzie wody są nad tym firmamentem dookoła. Nie? Dalej nie wiemy, co jest wkoło tego jeszcze, nie? Ale Pismo Święte na razie nie mówi. Czy ten firmament to jest jakieś stałe coś? To jest jakaś tak, stała substancja? Tak, tak, bo jest wszędzie napisane, że to jest cały czas stałe i potem będziemy dalej później to wszystko się dalej wyjaśni, jeszcze więcej myśli będzie na ten temat. Czyli niech się zbiorą wody w jedno miejsce, niech się ukaże suchy ląd. I tak się stało. Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. I teraz tak. Hayabasha, suchy ląd, który się pokazał, nazwał Bóg ziemią Erec. Nie? Wcześniej jest napisane, że stworzył Bóg niebo i ziemię, Erec, Haerec na przykład. Czyli to samo słowo, ta ziemia, tak? Suchy ląd. To, co Bóg, czyli jakby dublują się powoli, zaczynają się dublować nazwy. Na początku jest napisane, że Bóg stworzył niebo i ziemię, czyli wszystko, co Bóg stworzył, co nie było niebem, według Słowa Bożego było ziemią. Chociaż wiemy, że była woda. Ale teraz w tej ziemi, na której było dużo wody i potem Bóg podzielał, dopiero powiedział, niech się ukaże suchy ląd. No nie? Okej, i teraz jeszcze słowo jam mim, morze, zawsze w liczbie mnogiej i ciekawostka, że niebo to jest shamaim, hebrajskie słowo, a woda to jest maim. Słowo składowe słowa nieba to jest słowo woda w nim. Nie? Czyli rozumiecie, co ciekawe jest. Nie? Czyli niebo ma w sobie słowo wodę. Okej, i teraz idziemy dalej. Potem rzekł Bóg, niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat. Niech będą światłami na sklepieniu niebios,
aby świecić nad ziemią i tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła, większe światło, aby rządziło dniem i mniejsze światło, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią i rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień czwarty. I teraz przejdziemy do tego, bardziej do hebrajskiego w tym przypadku. Potem rzekł Bóg, niech powstaną światła, ja to podkreśliłem, na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień i tak dalej, czytamy, do oznaczania pór, dni i lat. Czyli już światła, które Bóg stwarza, mają swój cel. I niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią. Czyli rozumiemy ten suchy ląd, który tam powstał, Bóg też nazwał ziemią, zrobił światła, które miały świecić nad tą ziemią. I teraz bardzo, bardzo, bardzo ciekawa rzecz, bardzo ciekawa rzecz. Nasze tłumaczenia mówią na sklepieniu niebios. To jest sklepienie, nie wiem czy widzicie, tu dochodzi jedna literka z przodu w tym hebrajskim słowie i ona oznacza bejt, to jest literka bejt i oznacza w sklepieniu niebios. To jest bi rakija, hebrajski język mówi, nie mówi przykład gdzieś tam rakija, coś tylko mówi bi rakija, czyli dosłownie Słowo Boże mówi, że Bóg powiedział, żeby te światła były w sklepieniu niebios, czyli w tym firmamencie. Nie na, bo na jest woda, ale w środku, czyli w tym firmamencie, który on stworzył. To na razie niech tak zostanie, idziemy dalej, bo będzie dalej wyjaśnione. I uczynił Bóg dwa wielkie światła. Większe światło, aby rządziło dniem i mniejsze światło, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg, już tu ja dodałem to, w sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią i rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I teraz tak, większe światło, Hamaor Hagadol, mniejsze światło Hamaor Hagaton i gwiazdy Hakohavim. I też ciekawostka jest taka, że tu gdzie jest słowo, że uczynił, to już nie jest słowo bara, tak jak na początku jest napisane, że Bóg stworzył coś, tylko uczynił, a wiemy, że uczynił światło wcześniej. Tak? Czyli to słowo uczynił, asach, może świadczyć o tym, że z tego światła już, czy cokolwiek, że już uczynił Bóg z jakichś składników, które mogły być wcześniej. Nie? I teraz tak, mamy, Słowo Boże nam mówi o dwóch światłach, jedno większe, jedno mniejsze i gwiazdy, że uczynił. Rozumiemy, że większe, to zaraz dalej też będzie, większe światło to jest słońce, mniejsze światło to jest księżyc i gwiazdy, to wiemy, co to są gwiazdy. Nie? Okay? A o gwiazdach samych będę mówił mniej, dlatego że gwiazdy mają też dużo innych znaczeń w Piśmie Świętym i od razu wam powiem, że gwiazdy, te w tej rakii, to może być pewna klasa aniołów. Co nie? Bo jest o nich, różne rzeczy są pisane o tych gwiazdach. Między innymi to, że Bóg zna każdą po imieniu. Nie? Że te gwiazdy walczyły, potem tam zobaczymy. Że te gwiazdy robią dziwne rzeczy. Że wychodzą ze swoich torów i takie tam. Anyway, dobra. Poszło, nie poszło. King James Version, jedna z najlepiej, za najlepiej uważanych tłumaczeń w języku angielskim. W ogóle jedna z najlepszych Biblii, mi się wydaje, że w ogóle, co nie? W tym miejscu, gdzie mówimy o firmamencie i światłach w firmamencie, chodzi o to, że trochę się przyjrzymy temu. And God said, let there be lights in the firmament. Kolejny werset mówi in the firmament, później Septuaginta. Wiecie, co to jest Septuaginta? Septuaginta to jest Stary Testament przetłumaczony na język grecki jakieś 300 czy 400 lat przed Jezusem przez Żydów aleksandryjskich, jak się nie mylę. I Septuaginta jest super rzeczą. Dlatego, że większość z niektórych tych rzeczy, która jest zapisana tutaj, to jest w języku paleohebrajskim. To jest takie jeszcze takie patyczki, nie ten hebrajski nawet, który tu widzimy, bo tu widzimy współczesny hebrajski. Więc oni tłumacząc Stary Testament na grekę, która jest bardzo precyzyjnym językiem, zrobili super przysługę dla nas, bo w niektórych miejscach, w których nieraz nie wiadomo, co znaczy hebrajski, ponieważ w oryginalnym hebrajskim, nie tylko paleo, ale pierwszym hebrajskim, który na przykład zapisywali Stary Testament, nie ma takich powiedzmy o, przecinków, rozumiem takich końcówek niektórych słów, czyli jest taki, takie proste słowa są. Wziął, poszedł, coś tam i te, nie wiem jak się to po polsku nazywa, nie? Vowels po angielsku. Więc Septuaginta jako taka pokazuje nam w detalach bardzo precyzyjnie, co w dane wersety i miejsca konkretnie znaczyły, bo przetłumaczyli ją Żydzi, którzy w tamtym czasie używali ten język jeszcze. Okej. Czyli też mówi in the firmament, czyli w firmamencie wszystko jest. I tu jeszcze raz ten sam Skydom i znowu Complete Jewish Bible dalej mówi. I Bóg put them in the dome of the sky to give light to the earth. Nie? Czyli Bóg włożył te światła, jest mowa o nich, in the dome, czyli w tą
powiedzmy kopułę. Czyli to może mniej więcej na razie wyglądać w ten sposób, tak powiedzmy, a jeszcze bardziej w ten sposób, że jest oddzielona światłość od ciemności, czyli widzimy powiedzmy w nocy tych gwiazd samą masę, powiedzmy, bo już taki bardziej trójwymiarowy obrazek to byłby wyglądał tak, że na razie mamy coś takiego. Firmament, który pokrywa, tu tego nie widać, ale tu wszędzie nad tym mają być wody. Gdzieś jest księżyc, gdzieś jest... Wiecie, te rysunki to są z internetu dla wyobraźni, bo akurat tutaj nie wiemy, jaki jest gruby ten firmament, ale wiemy, że te światła są w nim. Nie wiemy, z czego jest zrobiony, bo one się tam w nim poruszają. No nie? A, tak, wiadomo, to potem wszystko będzie dalej, będziemy czytać. Wszystko z Biblii, tak? Czyli tak mniej więcej 3D. Jeszcze Biblia nam nie mówi, że to jest okrągłe pod spodem, nie? Ale później jest napisane, że to jest okrągłe. Nie? Czyli jak powiedziałem, ja tutaj niektóre rzeczy troszeczkę wyprzedziłem. I teraz. Haszemesz, ok? Słońce, większe, czyli światło, wysyła jasne, ciepłe promienie, które podtrzymują rzeczy. Nie? To jest te Hamaor Gadol. I teraz ciekawostkę wam powiem o słońcu. Okay? Generalnie jakbym się zapytał tak z naszej wiedzy, mieliśmy nie mówić o tych rzeczach za dużo, ale trochę będziemy o nich mówić, żeby był kontrast, żeby wiadomo, o czym mówimy. Waszym zdaniem na przykład, jakbyście mieli powiedzieć, co to jest słońce, to byście powiedzieli, że co to jest słońce? Okej, gwiazda. Jak wygląda? Jakbyś powiedziała, jak wygląda to słońce? Byś miała je opisać. On jest okrągły. No ale na przykład, no wiadomo, że się świeci, tak? To co tam na tym słońcu się dzieje? Nuklearne reakcje zachodzą. No. Przemienia się hel w cięższe pierwiastki. I się pali. Pali się i promieni się energia i w tysiące stopni. Okej. Okay. Zgadzacie się z tym niektórzy, czy nie? Tak mniej więcej, bo nie jesteśmy naukowcami. Tak jest ogólnie uczone, że on tam się pali, jest gorące. Ale wiecie, że na przykład im wyżej od Ziemi się unosimy, tym zimniej jest? Wiecie o tym? A wiecie, że jakby się Słońce było palące, tak jak nas nauczają, to powinno być jak? Cieplej. To jest tak zwany fusion. Fusion, ja nie mówię tak dokładnie, nie? Ale fusion to jest coś takiego, że z dwóch elementów powstaje trzeci. Czyli tak, Słońce jest napisane, że jest światłem, nie żadną jakąś kulką palącą, to może takie światłem jak to, albo coś innego, obojętnie, jest napisane, że jest światłem. Jego promienie prawdopodobnie, kiedy wchodzą w naszą atmosferę, dopiero zaczynają wydzielać ciepło, kiedy uderzają o Ziemię. Nie? Oczywiście może mają swoje jakieś te UV, czyli ultraviolet, czy cokolwiek, ale chodzi o to, że dopiero wtedy wydają i ciepło idzie właściwie od Ziemi do góry. Czyli to jest taka ciekawostka. To wiemy wszyscy, że tak jest, no bo to jest doświadczalne. Wsiadamy w samolot, lecimy do góry. Ja wiem, kiedyś czytałem sobie o niemieckich pilotach w Afryce w czasie II wojny światowej, kiedy chcieli mieć coś zimnego do picia, to sobie doczepiali do swojego jakiegoś tam Messerschmitta, jakieś puszki z piwem czy cokolwiek. Leciał gdzieś tam max wysoko, zrobił dwa kółka, lądował i to było zamarznięte wszystko. I potem mogli przez następnych ileś godzin popijać sobie zimny browar. No nie? Tak robili Niemcy. I wszyscy to traktujemy normalnie, ale kiedy myślimy o Słońcu, że niby im bliżej, tym cieplej, jest właściwie tak naprawdę odwrotnie. Im bliżej, im dalej od Ziemi, bliżej do Słońca, jest zimniej. Okej, to jest ciekawostka, czyli nauka nie sprawdza się ze swoją własną teorią. Okej, a Słowo Boże mówi, że to jest światło, które świeci. Okej, teraz Księżyc, Hayareach. Czyli jest on tym mniejszym światłem, jest Hamaor Hagaton i on wysyła, wiemy, przyciemnione i nie wiem, czy wiecie, że on wysyła zimne promienie. Jeżeli w nocy weźmiemy termometr albo najpierw w dzień i podejdziemy, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, w miejsce, gdzie jest słońce, świeci, takie są laserowe termometry, takie, że nie musisz tam termometrem, tylko świecisz w punkt i ci pokazuje, jaki jest tego punktu temperatura. Więc jeżeli weźmiemy takiego pistoleta, takiego termometra laserowego i w dzień na słońcu strzelimy w jakieś miejsce, pokaże nam jakąś temperaturę. Jeżeli ten sam, że tak powiem, pomiar zrobimy w cieniu, zaraz obok, wiadomo, że będzie chłodniej. Zgadzamy się z tym wszyscy, nie? Bo słońce tam gdzieś w bezpośrednim świecie jest cieplej. Jeżeli zrobimy to samo w nocy, jest odwrotna reakcja. Jeżeli będziemy mierzyć bezpośrednio, gdzie pada słońce księżyca, światło księżyca, załóżmy, temperatura będzie jakaś. Jeżeli pójdziemy obok w cień, może to być nawet to samo miejsce, które było w dzień, temperatura będzie wyższa. Nie? I to jest czasami przy chyba pełni księżyca nawet 12 Fahrenheitów, czyli 6 stopni Celsjusza różnicy. I od ludzi, których ja tam gdzieś słuchałem, na wideo słuchałem takich gości z Teksasu, oni mówią, że to jest w 100% przypadków. Zawsze jest ten sam rezultat. Zawsze w świetle księżyca jest chłodniej, w cieniu jest cieplej, czyli odwrotnie niż ze słońcem. I Słowo Boże wyraźnie mówi, że to jest światło, okay? że księżyc nie odbija światła słonecznego, tylko jest sam w sobie własnym światłem. Okay? I słabszym. Jest słowo gadol,
ma kilka znaczeń, może to już nawet nie jest ważne. Jest mocniejsze, większe. Można, jest takie zdanie na przykład Ki El Gadol Adonai. Ki El Gadol Adonai. Czyli nasz Bóg jest wielkim Bogiem. Rozumiemy, że tu nie chodzi o to, że jest większym, czy tylko wspaniałszy i tak dalej. Okej, okay, nie będę szedł dalej. I teraz tak, jeszcze raz. Gwiazdy HaKohavim, mówiłem o nich, że one mają dziwne jakieś, dużo dziwnych rzeczy o nich jest napisane też. I jest werset w pierwszych Koryntian, apostoł Paweł coś takiego pisze, 15 rozdział, 40 i 41 werset. I są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inny jest blask niebieskich, a inny ziemskich. Inny blask słońca, a inny blask księżyca. I inny blask gwiazd, bo gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. I on też wyraźnie mówi, że jest inny blask księżyca, inny blask jest słońca. Że te dwa światła, każde świeci swoim własnym światłem, innym blaskiem. Nie? Czyli nie jest tak, jak chyba nas tam generalnie uczyli. Czyli tak, gwiazdy na razie zostawimy, trochę one się będą pojawiać jeszcze później. I te rzeczy niech tak będzie. Czyli te dwa duże światła i te małe światła. Jeszcze może tylko tak, może dalej, później to będzie, okej. Okay. Dalej. Potem rzekł Bóg, niech zaroją się wody mrowiem istot żywych, a ptactwo niech lata nad ziemią pod sklepieniem niebios. I stworzył Bóg wielkie potwory, wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się wody i tak dalej. I widział Bóg, że to było dobre. A i nastał dzień piąty. Nie? Czyli tak, mamy, powiedzmy, okej, okay, coś takiego. Tu na dole jest kolejny werset z Koryntian. Apostoł Paweł mówi coś takiego. Znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem. Bóg wie. Został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. Okej? Okay? I teraz tak. Według tego, co na razie Pismo Święte nam pokazuje, tu jest woda, co prawda, czyli to trzecie niebo to powinno być powyżej, ale niech będzie, że trzecie niebiosa, bo to nie jest słowo, ja napisałem niebo, bo słowo polskie tłumaczenia mówią niebo, ale wszędzie powinno być zawsze liczba mnoga, niebiosa, nie? Są powyżej. Drugie niebo, wyraźnie Bóg mówi, że rakije nazwał niebiosami, niebem, czy jest to. Trzecie niebo jest to. Właściwie odwrotnie. Pierwsze, drugie, trzecie, do góry. Jest tak, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, czyli rozumiemy, że to było niebo nad wodami. Nazwał Bóg sklepienie niebem, to co powiedziałem przed chwilą. I te numer trzy, to znowu powinno być odwrotnie, bo tu chodzi o to niebo, jest napisane, sam Pan Jezus mówi, spójrzcie na ptaki niebieskie. Czyli mówi, spójrzcie na ptaki na niebie. Czyli on też nazywa to, co jest między tym, powiedzmy, niebem. My wszyscy tak mówimy, patrzymy, chmury na niebie mówimy, że są, tak? Rozumiemy, takie mamy nawet słowo. Czyli tak, apostoł Paweł mówi, że w zachwyceniu był wzięty aż do trzeciego nieba. Nie? Czyli spokojnie można założyć, że są trzy nieba na pewno. A że mówi, że aż do trzeciego nieba, to podejrzewam, że te trzecie jest tym ostatnim. Niebiosa. Czyli tam mogą być jeszcze jakieś kategorie tych niebiosach, nie wiemy, ale mówi, że aż do trzeciego nieba. Teraz tak, potem rzekł Bóg, niech wyda ziemia istotę żywą według jej rodzaju i tak dalej. I tutaj Bóg mówi teraz o istotach żywych, o rzeczach, które się działy na ziemi, to już na razie pozostawimy. I potem widział Bóg, że było to dobre i to był dzień szósty. Tu też został stworzony człowiek. Tak? I później już jest pierwsza księga Mojżeszowa się zaczyna, drugi rozdział, pierwszy i czwarty werset mówią, że tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił dzień siódmy, i pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stworzenia, w dniu, kiedy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo. Czyli tak, tu się kończy pierwsza Mojżeszowa. W ogóle zaczniemy od pierwszej jego wersetu, pierwszej księgi Mojżeszowej, czyli od samego początku Biblii. W tym miejscu kończy się, tak jakby powiedzieć, ciągłość opisu stworzenia nieba i ziemi. Mogłem tu dać jeszcze na koniec jakieś z tych zdjęć. Nie mamy opisanych jeszcze innych niektórych rzeczy i tak jak powiedziałem, tak dojdziemy do tego miejsca, tu jest jeszcze bardzo dużo innych niesamowitych tematów, normalnie niesamowitych, ale tego nie będziemy mówić, bo to nie jest temat na teraz. Poczekaj jeszcze sekundę. I teraz mam taki slajd, na którym jest napisane przerwa.
Okej, okay. Czyli tak, w powyższym opisie stworzenia nie czytamy o stworzeniu aniołów, Szeolu, czyli piekła, krańców żadnych ziemi, podstaw, czyli jak to się na bokach wygląda, na czym to stoi. Nie czytamy, co jest tam powyżej. O wielu rzeczach nie czytamy. Interesujące jest to, że w drugi dzień stworzenia, wtedy, kiedy Bóg stwarzał tą rakiję, nie powiedział kitow, czyli było dobre, nie? Ale w innym miejscu mówi dwa razy. Ale komentatorzy uważają, że właśnie w ten dzień Bóg stworzył aniołów i piekło przykładowo. Bo się potem dowiemy jeszcze parę rzeczy. To komentatorzy tak uważają. Bo jak się czyta Biblię, to też można mieć różne jakieś w drugim. Bo nie jest napisane, ale w Joba jest napisane, że aniołowie się cieszyli, krzyczeli z radości, jak widzieli, jak Bóg robił podwaliny ziemi. Czyli prawdopodobnie oni już tam byli. Okej, bo słowo jeszcze to, może zanim już się powiem, że Bereshit, czyli na początku. Te Reshit to jest początek, a Bereshit to jest tak jakby, to jest to samo co te Berakija, w Rakii, czyli on mówi w początku. Język angielski mówi in the beginning. Więc nie mówi at the beginning, tylko mówi in the beginning. Czyli tam niektórzy tacy właśnie fachowcy od tych semickich języków mówią, że to może być słowo, kiedy na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. To ziemia stała się tam czymś. Czyli anyway, dopatrują się, że może już aniołowie byli, może nawet inne rzeczy były wcześniej. Nie? Anyway. Czyli tak, idziemy. Tak mniej więcej wygląda i to jest oficjalny, starożytny, hebrajski koncept wszechświata. Oni uważali zawsze i te rzeczy, które tutaj powiedzmy czytamy mniej więcej do 500 lat temu były oficjalnie uważane i znane przez wszystkich. Mniej więcej od 500 lat temu, czyli od Kopernika dopiero zaczęło się to, co znamy dzisiaj. Tak mniej więcej. I teraz zrobiłem taki obrazek. Znalazłem go też na internecie, przerobiłem go na polski język. I teraz przejdziemy przez te miejsca w Piśmie Świętym, w których jest napisane o tym mniej więcej, gdzie przebywa Bóg, o tych wodach w górze, o firmamencie więcej, światłach w firmamencie, niebie pod firmamentem, ziemi i jej fundamentach. Jeszcze raz, świecie pod ziemią, o tych wodach, co są w dole i o krańcach ziemi, obrzeżach. I pamiętajmy teraz, jak będziemy to cały czas czytać, jak to wygląda. Bo kiedy on mówi na przykład, wiecie, wszystko, co jest w Nowym Testamencie napisane, jest w kontekście, w zrozumieniu takiego stworzenia nieba, ziemi i tych wszystkich rzeczy. Czyli cały Nowy Testament, chociaż będziemy tu mówić nowy, stary, będziemy skakać, bo wersety, które będziemy brali, będą mówiły, czasami będą się nakładały na siebie, bo w niektórych wersetach będą więcej niż jedna myśl podana. Czyli czasami może się ten sam werset powtórzyć w innej myśli, ale generalnie cały Nowy Testament później i Stary właściwie Testament jest pisany w takim właśnie kontekście zrozumienia nieba, ziemi i tych wszystkich innych rzeczy. Pan Jezus powiedział tak, a wy tak się módlcie, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, po hebrajsku brzmi to Avinu Sheba Shamaim, czyli Shamaim, hebrajskie słowo niebo, już się z nim spotkaliśmy, liczba mnoga w rzeczywistości powinna być niebiosa. W języku greckim, czyli w Nowym Testamencie występuje słowo Uranos, też niebiosa i to są niebiosa, czyli po hebrajsku Shamaim, po grecku Uranos, okay? To jest to samo miejsce, tylko dwa różne słowa, nie? Wiadomo, bo dwa różne języki. Tak? Zanim przejdę jeszcze, będziemy od góry patrzeć, nie? Czyli to od samej góry, jakby to powiedzieć, na dół i do podziemi. Tu jest jakaś taka ciekawostka, tego w Biblii nigdzie nie ma napisanego, ale niektórzy uważają, że jest siedem nieb, czyli jakieś tam dopiero nad tym wszystkim Bóg jest. Takie niektóre koncepcje są, to też są starożytne koncepcje. Oni coś tam tłumaczą, czy tam whatever, ale ja takich rzeczy nie zobaczyłem, nie? Żeby było seventh heaven, czyli siódme niebo gdzieś. Nie? Nigdzie Biblia o tym nie mówi, mówi trzy najwyżej. Nie wiem, czy tak jest, ale czytamy. Pod temat jest tak. Niebo, Boży tron, Boża świątynia. To dowiadujemy się tak. Piąta Mojżeszowa 4,39. Dowiedz się tedy dzisiaj i weź to sobie do serca, że Pan jest Bogiem na niebie w górze i na ziemi w dole nie ma innego. Jasno ten werset mówi, że Pan jest Bogiem na niebie w górze i na ziemi w dole nie ma innego. Tak? Rozumiem, że w koncepcji wszechświata, globu i tak dalej nie wiadomo, gdzie jest góra. Bo jeżeli my jesteśmy w Kanadzie i góra jest tam, a ktoś mieszka w Polsce po tej stronie, to dla niego góra jest tam, tak? A dla tych z Australii to góra jest tam. Okay? Ja naprawdę szczerze zastanawiałem się kiedyś, gdzie jest Bóg. Gdzie ten Bóg jest, jak to w ogóle wygląda. Masa odpowiedzi, jak się pewne rzeczy zaczyna inaczej rozumieć, jest. Czyli rozumiemy w tym kontekście, że gdzie jest góra, gdzie jest dół i tak dalej, co nie? Baczcie też, abyście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, to mówi Pan Jezus, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Czyli te niebiosa nad wodą, tam Słowo Boże nam mówi, że tam jest Bóg. Pan na niebiosach utwierdził swój tron.
a królestwo jego panuje nad wszystkim. Dowiadujemy się, że Bóg ma tam tron. Pan jest w swym świętym przybytku, Pan, którego tron w niebie. Oczy jego widzą, powieki jego badają ludzi. Dowiadujemy się, że Pan ma tam przybytek, czyli świątynię w niebie. I tam jest też ten tron, tak? Czyli Pan jest w niebie, ma tron i jest ten tron w świątyni. A ja powiadam wam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga. Czyli rozumiemy, może nie będę więcej komentował, tylko będę bardziej czytał te wersety. Nie? Widziałem Pana siedzącego na tronie, na swoim tronie, a cały zastęp niebieski stał przy Nim, po Jego prawicy i po Jego lewicy. Dalej, niebo, tron Boży, Boża świątynia. A gdy patrzyłem, postawiono trony i usiadł sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. No, dowiadujemy się, że nawet ma koła jakieś, tron Boży. Wiecie, ciekawostki są, że ten tron Boży może być też w ruchu i tak dalej. I kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie, wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Dalej jest mowa o tronie i o świątyni. Ale Pan jest w swym świętym przybytku. Umilki przed nim cała ziemia. Habakuk. Spójrz z nieba i popatrz ze swojego świętego, wspaniałego przybytku. Czyli dalej mowa, że jest tam świątynia Pana. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. I już dowiadujemy się, że tam teraz jest też Chrystus. Bóg mówi, niebo jest tronem moim, a ziemia pod nóżkiem stóp moich. Jaki dom zbudujecie mi, mówi Pan, albo jakie jest miejsce odpocznienia mego. Niebo jest tronem moim, a ziemia jest pod nóżkiem stóp moich. To też powinien może na żółto zaznaczyć. Czyli to wszystko, co pod tym wszystkim, Bóg mówi, że to jest pod jego stopami wszystko. Że to jest pod nóżkiem stóp jego. Zresztą potem zobaczymy pewne te inne rzeczy. Tak mówi Pan, niebo jest moim troniem. To jest ten sam, powiedzmy, werset tego z Izajasza. Nie będę go czytał już teraz. I potem jeszcze odnośnie tronu, to jest w Księdze Objawienia, Jan mówi coś takiego. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie. I głos poprzedni, który słyszałem, jakoby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł, wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie. A oto tron stał w niebie. Na tronie siedział zaś ktoś, a ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego. A wokoło tronu tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu. I potem pisze, wokoło tronu, z tronu, przed tronem, wokoło tronu, czyli bardzo, bardzo wyraźnie, wielokrotnie mówi o tronie Bożym w niebie, gdzie widział, że niebo było otwarte i gdzie wstąpił. Dalej, niebo, tron Boży i Boża świątynia. Tu jest bardzo ciekawy werset. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki, powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu. Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, a na najdalszej północy wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym, a oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. I teraz tak, to jest mowa o szatanie, to jest księgi Izajasza. I on mówi, że spadłeś z nieba, gwiazdo jasna, to jak powiedziałem, nie będziemy o gwiazdach za dużo mówić, bo one są ciekawe same w sobie, ale nie są tematem. Powalony jesteś na ziemię, mówił w sercu swoim, wstąpię na niebiosa, czyli wejdę do góry, ponad gwiazdy Boże znowu, na górę narad, na najdalszej północy. Zobaczcie, jeżeli robimy, to są zdjęcia z tak zwanych timelapse, z bardzo powolnego naświetlania. I jeżeli się robi zdjęcia gwiazdom, widzimy, że one się kręcą w koło. Okay? Generalnie mówi nam się, że to gwiazdy nie kręcą się, tylko Ziemia się kręci, ale gwiazdy stoją w miejscu. Nie? Ale jedna gwiazda północna, Polaris po angielsku, po polsku, nie pamiętam, jak oni się nazywają tą gwiazdę. Gdzieś chyba mam tutaj zapisane później. Tu jest lepsze zdjęcie. Tak, gwiazda polarna się nazywa. A widzimy, że jest jedna gwiazda, która jest zawsze w tym samym miejscu. Na tym zdjęciu tutaj widzicie taki statek, dałem, żeby wam coś pokazać. I sekstan, to jest do nawigacji takie urządzenie. Można do dzisiaj kupić na eBayu. Przez wieki, dawno, dawno temu, to jest z XVII wieku gdzieś ktoś wymyślił, jak się nie mylę, nie wcześniej, nie? Za naszych, powiedzmy, czasów. Ten sekstan używano do nawigacji. Dlaczego? Dlatego, że gwiazda północna, ta gwiazda, jest zawsze, codziennie w tym samym miejscu o tej samej porze, nie?
Znaczy, ona jest zawsze w tym samym miejscu. Widzicie, ona się nigdy nie zmienia. Zawsze jest w tym samym miejscu, dlatego według tej gwiazdy można było nawigować. Pozostałe gwiazdy kręcą się w koło po swoich torach, ale kręcą się w koło po tych samych torach. Okay? Ciekawostkę tylko bardzo może powiem, że oficjalna jest, że ta gwiazda północna, polarna, znajduje się oficjalnie 1100 lat świetlnych od Ziemi. 3,2 miliardy kilometrów. A może potem to też będzie, ale generalnie wiemy, że Ziemia ma się kręcić, żeby zrobić obrót pełny w ciągu 24 godzin, musi się kręcić z prędkością tysiąca, ona się dokładnie kręci na równiku z prędkością 1620 km na godzinę, na równiku, nie? Tam na najszerszym miejscu. Żeby zrobić pełny obrót w ciągu 24 godzin. Dlatego niby my widzimy te gwiazdy, że się kręcą. Ale nie tylko Ziemia się kręci, ona się kręci jeszcze w koło Słońca, które przemieszcza się z prędkością jakąś tam 60 milionów kilometrów na godzinę, które w Milky Way i cała galaktyka, czyli w rzeczywistości, to jest jeden wielki mes tam, co to się dzieje. I to potem zobaczycie, będzie nawet filmik taki, na sam koniec już puszczę dla rozluźnienia. Fakt jest taki, że gdyby tak było, to te gwiazdy nie byłyby cały czas w tym samym miejscu codziennie, nie? Przez wszystkie lata, jakie tam są. Od stworzenia, bo Bóg później mówi jeszcze o stworzeniu tych gwiazd też parę rzeczy. Też przeczytamy to. I oficjalna wersja jest taka, że gwiazdy to są Słońca, takie jak nasze Słońce, tylko że w innych układach słonecznych, w galaktykach, tak gdzieś tam, whatever, bardzo, bardzo, bardzo daleko. No, cokolwiek się tam z nimi dzieje, nie? Ale jeżeli patrzymy normalnie, ludzkim, gołym okiem, zmysłami, które nam Bóg dał, to widzimy, że one są dokładnie w tym samym miejscu codziennie. No nie? Dobra. Dalej. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. Aleluja, chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach. A nad sklepieniem, nad ich głowami było coś z wyglądu jakby kamień szafirowy w kształcie tronu, a nad tym, co wyglądało na tron, u góry, nad nim, było coś z wyglądu podobnego do człowieka. A nad sklepieniem, mówi, czyli nad firmamentem, nad ich głowami było coś z wyglądu jakby kamień. Czyli on mówi, że nad firmamentem widział coś w kształcie tronu i tak dalej, i tak dalej. To mówi Ezekiel w wizji swojej. Dalej. Teraz Pan Jezus. Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mego i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem. Później się dowiadujemy, że ten Nowy Jeruzalem zstąpi z nieba na ziemię. Nie? I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. Co nie? Czyli rozumiejąc ten pierwszy kontekst, jak wygląda Ziemia, dokładnie wiemy, gdzie te rzeczy się dzieją, gdzie mają miejsce. Right? Mają nad nami, nad, powiedzmy, nie wiemy, jaka jest odległość, chociaż już niektórzy ją mierzą. To jest zupełnie inny temat. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. Jest mowa o Jezusie. Apostoł Paweł to mówi, to jest 9 rozdział listu do Hebrajczyków, że Jezus usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. Jest napisane jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Czyli mowa jest o świątyni, czyli o tym prawdziwym przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. I jest potem dalej mowa o kapłanach ziemskich. Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i odbiciem niebieskiej, czyli tej, która jest tam w niebie. Jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek? Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Nie wiem, czy kiedy był na górze, mu to zostało objawione, czy może miał wizję jakąś i tak dalej. Nie? Ale jest mowa o świątyni, która jest w górze. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek. Nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący, czyli jest mowa o tym. I za chwilę zobaczymy ten przybytek. I dalej, to już jest objawienie Jana. I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie. Ukazała się skrzynia przymierza Jego w świątyni Jego. I zaczęło się błyskać i głośno grzmieć. I teraz, ogólnie, biorąc pod uwagę, wiecie, że nie jest napisane, jak Mojżesz miał go zbudować, tylko napisane, są napisane chyba wszystkie elementy, które miał wziąć i z których miał zbudować świątynię. Jak widział, bo on to widział, więc Bóg chyba nie mówił mu, jak ma to wyglądać, czyli skoro widział, dostał
przypis wszystkiego jest napisane dokładnie tak, jak widziałeś na górze. Słowo Boże mówi, nic nie dodasz, nic nie odejmiesz, nie? Bo uczynisz Boga kłamcą. Więc wszyscy myślą, że przybytek wyglądał tak, jak tu widzimy, czyli ten namiot otoczony, a tutaj widać może lepiej, może gorzej. To są namioty tych, powiedzmy, Hebrajczyków, którzy tam mieszkali, więc nikt nie widział. Jeden pan, który się nazywa Andrew Hoy, w Minnesocie mieszka, jest inżynierem z wykształcenia. Kiedy się nawrócił, pojechał do Izraela, zaczął studiować hebrajski, w ogóle chrześcijanin. Pewnego razu, czytając o tym przybytku Mojżesza, postanowił sobie zbudować model tego, więc zobaczył, co tam Mojżesz dostał, więc miniaturowe czy jakieś tam rzeczy zaczął zbierać i budować. I więc budował, przebija ten stary, nie? Te pierwsze zdjęcie. Zaczął budować to pierwsze, ale jako inżynier stwierdził, że tak, że przede wszystkim jest za dużo materiałów, na przykład tych przykryć, że trzeba byłoby tam ileś razy nakrywać, powiedzmy, ten daszek, gdzie zbiera się może wilgoć, może jakieś inne rzeczy, grzyb się robi, nie wiem co, ale to robi też, że to urządzenie, że ten cały namiot byłby za ciężki i właściwie z kolei brakuje mu za różnych jakichś podpórek, różnych rzeczy, że na pustyni on by po prostu się przewrócił, że to była bardzo kiepska konstrukcja w ten sposób. I siedział i myślał i złożył płót na w inną stronę i wyszło mu to, co tu widzimy. To jest jego projekt i on, wiecie, on twierdzi, tu jest website, Project 314, że prawdopodobnie właśnie tak wyglądała świątynia, czyli coś podobnego do kopuły nad ziemią. Okej, to jest tylko taka ciekawostka odnośnie świątyni. Teraz mowa o wodach w górze. Czytaliśmy już tam wcześniej, że Bóg oddzielił wody, które są pod, od wód, które są nad sklepieniem. Potem jest napisane, że po 7 dniach na ziemię, po 7 dniach spadły na ziemię wody potopu. Czyli spadły wody potopu z góry na ziemię. I teraz już napisałem, że po potopie jest czas. Jest napisane tak, psalmy. Głos Pana nad wodami, Bóg chwały zagrzmiał, Pan nad wodami wielkimi. Pan zasiadł na tronie nad wodami potopu. Pan zasiadać będzie jako król na wieki. Chwalcie go, najwyższe niebiosa i wody nad niebiosami. Budujesz na wodach swoje górne komnaty. To są wszystko psalmy, ale gwarantowane, że możemy traktować je literalnie, czyli dosłownie. Nie będę teraz już debatował, bo jeżeli nie będziemy traktować ich dosłownie, to możemy tak samo psalmy mesjańskie, gdzie Jezus mówi na przykład, gdzie Dawid prorokuje o Jezusie na przykład, że rozdzierali jego szaty, czy takie różne rzeczy, to też wtedy podważymy 100% literalnie i on tutaj mówi już po potopie, że dalej tam są wody. Teraz o tym firmamencie coś więcej się dowiemy. Uczynił więc Bóg sklepienie, oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem i tak się stało, czyli o tej rakii, to już czytaliśmy wcześniej. On sam rozpościera niebiosa, czyli tą rakiję i kroczy po falach morskich. Aleluja, chwalcie Boga w świątyni Jego, chwalcie Go na ogromnym Jego nieboskłonie, rakija. Nieboskłon, ciekawe słowo. Gęste chmury zasłaniają go i nie widzi, gdy się przechadza na skraju niebios, na skraju rakii. Okay? To słowo skraj to jest hok, hebrajskie słowo, i znaczy ono okrąg. To znaczy, że przechadza się po okręgu niebios. I teraz niebiosa opowiadają chwałę, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Potrafisz z nim niebiosa rozciągnąć, trwałe jak lustro z metalu. Zobaczcie, w tym miejscu w księdze Joba, to jest pytanie, Bóg się pyta, czy potrafisz z nim, czyli z Bogiem, Jobie, ty, czy potrafisz z nim, z Bogiem, rozciągnąć niebiosa twarde jak lustro z metalu. Nie wiem, jak oni jakieś tam te lustra robili, ale wyraźnie mówi, że to jest też solidna rzecz jakaś, nie? Z metalu. Teraz tak. Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze. Rozpostar niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny. Światłem okryty jak płaszczem, rozpostarłeś niebiosa jak namiot. A jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzi ich słowa. Tam na nich słońcu postawił namiot. Pan zbudował na niebiosach pałac wysoki, a sklepienie jego oparł o ziemię. Nazywa wodę morzem i rozlewa ją na powierzchni ziemi. Pan, oto imię jego. I teraz ciekawostka, słowo opar, tutaj te, to jest słowo aguda hebrajskie i znaczy ono związać lub przymocować. Czyli w naszym tłumaczeniu jest napisane, że opar, czyli tą całą kopułę opar o ziemię, ale w oryginale jest napisane, że przymocował ją do ziemi.
okay, oparł o ziemię. Potem jeszcze dalej będą też będą inne ciekawe wersety. Dalej, światła w firmamencie. I uczynił Bóg dwa wielkie światła, i to już czytaliśmy, że umieścił je Bóg, tu jest dalej ten na sklepieniu niebios, ale już o tym mówiliśmy, że to jest w sklepieniu niebios. I teraz tak, on każe słońcu, aby nie wschodziło i na gwiazdy swe, gwiazdy swą pieczęć kładzie. On stworzył niedźwiedzice, Oriona, Plejady, gwiazdozbiór południa. Czyli kiedy patrzymy na gwiazdy i widzimy te różne, jakieś, załóżmy, nazwijmy je formacje, wielki wóz, mały wóz, czy tak jak tutaj mówi, niedźwiedzice i tak dalej, Bóg nie ma z tym problemów, że tak to nazywamy. Nie? Czyli on sam to stworzył w ten sposób. Wyznacza liczbę gwiazd, wszystkim nadaje imiona. Tak jak powiedziałem wcześniej, że gwiazdy mają imiona. I abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebieski nie dał się zwieść i nie oddawał im pokłonu i nie służył im, skoro Pan Twój Bóg przydzielił je wszystkim ludziom pod całym niebem. Dalej. Tutaj w tym momencie, w tych wersetach będziemy patrzeć, że to nie ziemia jest, ale słońce jest w ruchu. Ciekawostkę mówi Salomon, to co było, znowu będzie, a co się stało, znowu się stanie. I nie ma nic nowego pod słońcem. 10 razy on to pod słońcem powtarza. Pod słońcem, jesteśmy pod słońcem. Gdyby była planeta, a słońce gdzieś tam, to nie możemy być pod słońcem. Słońce jest gdzieś tam. No nie? Ale jeśli wiemy, że jest nad nami w firmamencie, to jest pod słońcem. Jeszcze ten werset jest bardzo ciekawy odnośnie całego tego tematu, o którym mówimy, że to co było, znowu będzie. To co było za czasów Noego, znowu będzie. Działo się to za czasów jeszcze, kiedy Izrael wchodził do Kananu i potem dzieje się w naszych czasach. Jest dalej. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Czyli jesteśmy pod słońcem. I teraz kilka szybkich takich wersetów mówiących o tym, że to słońce jest w ruchu. Słońce, gdy zachodziło słońce, słońce zaszło, słońce wzeszło, słońce zaszło, wschodziło nad nim słońce, gdy słońce zaszło. I jeszcze ciekawostka. A zaraz, Pan Jezus to mówi, po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. Rozumiemy przy ogólnie znanej koncepcji gwiazd i ziemi, to jak mogą gwiazdy spadać na ziemię, nie? Jeśli one są jakimiś słońcami w galaktykach miliardy, triliardy kilometrów stąd. Ludzie, którzy nie rozumieją koncepcji biblijnej stworzenia świata, te słowa mogą traktować jako bzdurę po prostu, że ten Jezus to nie wiedział, co on w ogóle mówi. Nie? Okay? A prawda jest właściwie 180 stopni, odwrotnie jest. I nie, gwiazdy z nieba mogą tylko spadać wtedy, kiedy są nad nami blisko, na tym, powiedzmy, w tym firmamencie, tak jak Słowo Boże mówi. Bo w innym przypadku to nie mamy większego, mniej, znaczy, to by był największy problem, no bo ja nie wiem, ile gwiazd potrzeba było, żeby spadły na ziemię, żeby z niej nic nie zostało. Nie? Podejrzewam, że jeśli gwiazdy to są słońce, no to jedno chyba by starczyło. Nie? Anyway. Dobrze. Proszę, nie zwróciłam uwagi, kiedy było powiedziane, że Ziemia jest okrągła, bo ja nie jakoś nie zmieniłam. Nigdzie jeszcze, ale będzie teraz. Patrzmy jeszcze na to zdjęcie. To jest naturalne zdjęcie, okay, jakieś. I ja mam takie zdjęcia swoim własnym telefonem zrobione, że to chodzi o to, że to nie jest Photoshop. Widzicie promienie słońca, które tu padają? Tak, 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 tak. Jeżeli słońce byłoby te, ile mówi się, że jest daleko od nas, to promienie słońca przechodzące przez chmury wszystkie byłyby prosto. Tutaj widzimy po kątach promienia słońca, że te słońce nie jest tak gdzieś bardzo wysoko, że źródło światła może być gdzieś tu, biorąc pod uwagę to, jak ono, rozumiecie, tak? Jak padają promienie słońca w takim właśnie częściowo zachmurzonym niebie. To teraz jak zobaczycie, to od dzisiaj jak będziecie to widzieli prawie wszędzie. Już wszyscy to widzieliśmy, ale się nikt nad tym nie zastanawiał. I teraz moje takie drobne rozważanie tego, jak to się może mieć, co nie? Myślę, że rakija może robić, czyli ten firmament, może zrobić też takie trochę złudzenie. Słońce może gdzieś jest tam, ale wiecie, jak jest pod szkłem, a my jesteśmy tu, to te szkło może robić takie wrażenie, czy te, rozumiecie, załamanie światła, że ono w rzeczywistości może być dalej, ale pod tym firmamentem nam się może wydawać, że jest tutaj już blisko, tak samo jak na przykład ludziom na Florydzie 2,5 tysiąca kilometrów, że też jest blisko i ludziom, którzy są na przykład w Brazylii, bo już teraz mówię o tej samej strefie czasowej, nie? Że też jest blisko. W rzeczywistości ono może być trochę wyżej, niemniej jednak, nie jest tak, jak jest, nam się mówi, że jest tam nie wiem ile milionów kilometrów, ale po tych promieniach to jest super bardzo podejrzane. Na pewno to nie jest tak, jak oni tam mówią nam, nie? Okay? Teraz, światła dalej w firmamencie. I posłuchajcie, to jest bardzo ciekawe teraz. I zatrzymało się słońce i stanął księżyc, dopóki naród
nie zemścił się na swoich nieprzyjaciołach? Czy nie jest to zapisane w Księdze Prawego? Księga Prawego to jest apokryficzna księga Jaszera. I może tam kiedyś coś z niej weźmiemy też. I zatrzymało się słońce po środku nieba i nie spieszyło się do zachodu nieomal przez cały dzień. To jest, należy zrozumieć, że jeszcze się przedłużyło o jeden dzień. Czyli dzień się wydłużył razy dwa, że tak powiem. Z nieba walczyły gwiazdy ze swoich torów. Czyli słowo mówi, że te gwiazdy walczyły, ale też mówi o torach, które widzieliśmy wcześniej. Walczyły z Syserą. Z jednego krańca niebios wychodzi, jest mowa o słońcu, biegnie do drugiego krańca i nic się nie ukryje przed jego żarem. Słowo te biegnie, gupatow, znaczy krąży czy zatacza krąg. Dosłownie, nie? Oto ja cofnę 10 stopni, cień na stopniach, po których zachodzi słońce na słonecznym zegarze Achaza. I cofnęło się słońce o 10 stopni na stopniach zegara, na których już zaszło. To jest księga Izajasza. I teraz popatrzcie. Przepraszam. Jest mowa tak. Zatrzymało się słońce i stanął księżyc. Tutaj jest mowa, że i cofnęło się słońce. W normalnym nauczaniu nie ma możliwości, żeby takie coś się stało, no bo to się Ziemia kręci dookoła tego Słońca, nie? Nie Słońce. Gdyby miała się zatrzymać Ziemia, to co by było wtedy z grawitacją? I takie wszystkie inne rzeczy. Nie? Osobiście uważam, że grawitacji nie ma żadnej, to jest po prostu wymysł jakiś tylko. Ale Pismo Święte bardzo jasno i wyraźnie mówi, że zatrzymało się Słońce. To są rzeczy, których po prostu te dwa wersety nie możemy ich przejść nijak. Zatrzymało się, a tam się cofnęło. I tutaj o tak napisane jest, nie wyjaśnia nam żadnych większych detali, bo dla nich to było normalne. Skoro jest w tej rakii, czy gdzieś się kręci, no to się zatrzymało na słowo Jozuego przykładowo. Nie? I teraz, jeżeli nie znamy powiedzmy tych różnych rzeczy, to się naprawdę może wydawać głupotą i ludzie, którzy nie znają Biblii, mogą powiedzieć, wy kuku, wy sobie tu przeczytajcie się, słońce zatrzymało. Jak się słońce może zatrzymać? Jak to ziemia się wkoło niego kręci? Co wy tutaj macie w tej waszej książce? Takie przykładowo rzeczy, okej? Okay? I jeszcze dalej, i gwiazdy niebieskie spadły na ziemię. To jest objawienie Jana. Więc dalej, jeśli są w firmamencie gwiazdy, spokojnie mogą pospadać, nie jest to niczym nadzwyczajnym, czy jakimś super zaskakującym, co nie? No, o Kopernikusie się mówi, że zatrzymał słońce. Tak, no bo tak powiedziałem, to jest do mniej więcej 1500 roku, było inaczej. Mam tu coś takiego napisane, w moim takim notatkach, że chyba najbliższa gwiazda, czyli ta nie Słońca inna, jest 16,31 lat świetlnych od Ziemi. Jest to równoważne, cokolwiek to znaczy, nie? Nie wiem, co to znaczy. Może tyle czasu zajmie światło, które pędzi z prędkością bardzo szybko, żeby dotrzeć z tej gwiazdy, no, na Ziemię. Czyli to znaczy, że ty tam nigdy brzmi. No właśnie, czyli jak, i to jest ta najbliższa, tych gwiazd jest pełno, masa cała. Okej, okay, niebo pod firmamentem. W roku 60 życia Noego, w miesiącu którymś tam, otworzyły się upusty nieba. Jest mowa o upustach w niebie. I rzekł, i to jest mowa o Szczepanie, oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Potem widziałem, to mówi Jan, a oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który słyszałem i tak dalej. Czyli jakby były w niebie, w tej rakii drzwi też jakieś, nie? Czy jakieś bramy. Zamknęły się źródła otchłani i upusty nieba. I ustał deszcz z nieba. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawicie mnie na próbę, mówi Pan Zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? I teraz, tu chodzi o pattern, czyli o pewien sposób myślenia. Bo tutaj jest, otworzy okien niebieskich i wyleje błogosławieństwo. Błogosławieństwo to mnie woda chyba jest, nie? Że można ją wylać. I może niepotrzebne są drzwi do tego, ale on mówi w tym kontekście, że jeżeli coś jest zamknięte w niebie, to on otworzy to niebo i wyleje błogosławieństwo. Choćby twoi wygnańcy byli na krańcu nieba, to i stamtąd zgromadzi cię Pan twój, Bóg twój, i stamtąd cię zabierze. Rozkazał więc obłokom w górze i otworzył bramy niebios. Czyli w taki czy siaki sposób Słowo Boże mówi, że w tej rakii mogą być przejścia, jakieś bramy, przez które można przejść. Ja nie chciałbym za dużo naciągać tutaj słowa, ale nie wiem, czy ta rakija na przykład też nie ma coś wspólnego z duchowym wymiarem, przez które nie mogą przejść aniołowie, nie? Jeśli nie przechodzą przez te drzwi na przykład. Anyway,
Ziemia i jej fundamenty. Schodzimy niżej teraz. Tutaj narysowałem fundamenty pod tą ziemią. W rzeczywistości to chyba te fundamenty powinny być pod ziemią, czyli pod tym suchym lądem, ale są tu pod tym czymś. Czyli właściwie nie chyba źle to narysowałem, znaczy zrobiłem, ale już idziemy dalej. Albowiem do Pana należą słupy ziemi. On na nich położył ląd stały. Czyli dowiadujemy się, że ten ląd stoi na słupach. Wtedy się wzruszyła, a zadrżała ziemia, a fundamenty nieba zatrząsły się i wzruszyły się dla gniewu jego. Ciekawostka jest, że fundamenty nieba. Wcześniej czytaliśmy, że tą rakiję, tą kopułę Bóg przymocował do ziemi. Może rozumiecie, jest przymocowana, czyli jak się chwieją fundamenty ziemi, tym samym chwieje się niebo. I przesuwa ziemię z jej miejsca tak, że jej podstawy się chwieją. Gdy wyznaczyłem mu małą moją granicę i założyłem zawory i bramy. Może ten werset nie powinien być tu, bo to może by był bardziej do zaworów i bram, może to jest właśnie do nieba. Kolumny niebieskie chwieją się i drżą przed jego groźbą. Cały czas jest mowa o kolumnach, o czymś, na czym Bóg umieścił to wszystko. Rozciągnął północ nad miejscem próżnym, a ziemię zawiesił na niczym. Tu się za sekundkę zatrzymam przy tym wersecie, to jest Hioba. Tutaj ludzie mówią, no przecież widzisz, ziemię zawiesił na niczym, to znaczy, że ona w wszechświecie sobie tam gdzieś leci, w pustym jest. Nie wiem, ile wersetów. 100 wersetów mówi, że ziemia stoi, że ziemia nigdzie nie leci. Że, rozumiecie, sam Hiob, już tu czytaliśmy, mówi tu nawet o tym, że osadzone jej, że na czym są osadzone jej filary, albo kto założył kamień węgielny, że ziemia jest osadzona na czymś. Czyli ten werset, który niektórzy mówią, to należy porozumieć w ten sposób, jak w języku angielskim jest takie, można to powiedzieć, po polsku nie wychodzi mi nic, nie, ale że I want for nothing. Rozumiecie takie coś, takie zdanie? I want for nothing, czyli pragnę niczego. No tak w polskim to nie ma sensu to zdanie, nie? Ale możemy zrobić doświadczenie, jak przyjdziecie to do domu, to powieście swoje kurtki na niczym w szafie. Zobaczycie, czy będą wisieć. Czyli ten werset jest dziwny, ale on jest dziwny, ale kontekst Pisma Świętego bardzo wyraźnie mówi, że ziemia jednak jest na filarach, a nie jest na niczym zawieszona. Nie? Czyli należy go rozumieć, że on nie zawiesił ziemi na niczym. Nie jest powieszona, nie wisi na niczym. Stoi na filarach. Nie, jest, tu musi być. Teraz tak, tak mówi Pan, twój Odkupiciel i twój Stwórca, jeszcze w łonie Matki, ja jestem Pan, Stwórca wszystkiego. Ja sam rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem ziemię. Kto był ze mną, się pyta. I teraz tak, rozciągnąłem, to jest słowo notek, schylać się, zgięty w dół, zgięty, skłonił. Ugruntowałem, to jest bardzo ciekawe, bić, pieczęć, odciśnięcie, tłoczyć, udeptać. To, co wcześniej czytaliśmy, że ten cały firmament to był jakby Bóg go ubijał czy coś. I Bóg tutaj mówi, ja sam, czyli ubiłem, czy upieczętowałem, czy odcisnąłem, czy wytłoczyłem, czy udeptałem niebiosa, rozciągnąłem niebiosa, czy ziemię ugruntował, czyli ubił, a ziemię niebiosa rozciągnął, czyli schylić się, zgiął w dół, zgięty, skłon, czyli coś takiego. Jeszcze dalej zobaczymy więcej fajnych rzeczy. Ja uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej ludzi. Moje ręce rozciągnęły niebiosa i ja daję rozkazy wszystkim ich wojsku. Ponieważ to moja ręka założyła ziemię, i tu jest w oryginale słowo fundamenty, i moja prawica rozpostarła niebiosa, gdy ja na nie wołam i tak dalej. Wszystkie razem stoją. Gdzie byłeś, gdy zakładałem fundamenty? To jest oryginalne słowo, tu jest ziemia w tym tłumaczeniu. Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz, kto wyznaczył jej rozmiary, czy wiesz, albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy. Na czym są osadzone jej filary, albo kto założył jej kamień węgielny. Czyli dalej słowo jednak mówi, to jest też Hiob, o filarach. Nie? Znowu wziął go diabeł, słowo o Jezusie, na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I teraz tak, wziął go, na okrągłej ziemi nic by nie zobaczył, nie? Bo jest okrągła, nie zobaczył całego świata. Teraz, czy jest taka wysoka góra, z której można zobaczyć wszystko? No nic nie wiemy, nie? Ale wiecie, że prawda jest taka, że skoro ziemia mniej więcej jest już taką płaszczyzną, to co jest w środku, to tego nie wiemy, co jest w środku. Mogę tylko teraz powiedzieć parę rzeczy, może nie będę mówił, bo to teraz nie jest temat, ale nie wiemy, czy na środku nie ma jakiejś góry. Z drugiej strony powietrze nie jest przezroczyste, atmosfera zawiera w sobie bardzo dużo wody, ta woda ma też różne oddziaływanie, różnie się zachowuje, czyli my nie mamy widoczności nieskończonej, tak jak nam się nieraz mówi, że my widzimy nieskończenie, nie? Że jak widzisz, że gwiazda się świeci, to jest niby światło, które ileś tych milionów lat świetnych idzie. Nie? Czyli gdyby nawet
Jezusa nie zabrał na wysoką górę diabeł, nie? I nie pokazał mu, to jednak chodzi znowu o ten tok myślenia, że skoro go zabrał wysoko, to on był w stanie zobaczyć wszystko. No. Ja mam pytanie. Bo ty mówisz, że Ziemia nie jest okrągła? Nie jest kulą. Nie jest kulą, tak? Zaraz będziemy dalej, to wszystko powolutku dojdzie, Kasia. To no, czytamy Biblię, tego nie wymyślam. Czytamy Biblię. Nie, idziemy po kolei, tam to odrzuć to myślenie, wyczyść jakby. Pierwszy slajd był, że takie... Ale nie, bo ja myślę odnośnie tego, co Waldek mówił, bo Waldek mówił, że Słońce krąży wokół Ziemi. Dookoła. Dookoła, ale powiedziałeś, że ten firmament jest tylko na górze tutaj. No to Słońce, ono się kończy, ono nie może pójść w dół. No ale nie idzie w dół, ono się kończy tak. Ale widziałaś na zdjęciu, ono się że tak, firmament jest tak, a jest powyżej. To jak jest, jak się robi noc? Bo słońce też, bo światło też nie idzie w nieskończoność, tak jak nam powiedzieli. Ono dochodzi tak jak samochodem jedziesz, ile ci to światło świeci? Ileś tam ci świeci, dalej jest ciemno. Tak samo tu. Słońce nad ziemią, kiedy idzie, oświetla jakiś obszar, a pozostaje w ciemności. I teraz, ja tu tego chyba nie ma powiedziane, bo tutaj mówi Księga Henocha o tym, nie? I to mówią oficjalnie fachowcy też, oficjalnie, że słońce nie idzie cały czas z tą samą prędkością, się nad nie kręci. Raz się kręci szybciej, raz się kręci wolniej. Ono na kole, na okrągłym, powiedzmy, tej powierzchni, raz przychodzi bliżej północy, kręcąc się oczywiście, raz się oddala od północy, czyli kiedy jest wyżej, jest cieplej na północy, na południu, kiedy jest dalej, jest zima. Kiedy cofa się trochę na szerszy ten, to jest w Australii cieplej, u nas jest zima, nie? I dni są krótsze. Ono, kiedy jest dalej, kręci się szybciej, kiedy jest bliżej, kręci się wolniej. Zobaczysz tutaj za chwilę, może coś będzie ciekawego. Okej, okay. Bo tylko on... Dobrze, bo właśnie Kasia, to jest takie nauczanie to jest i ono powoli najpierw rozbija, daje nam coś dziwnego, a potem dopiero przychodzi powoli zrozumienie, czytając Biblię powoli, potem zaczynamy to łapać, bo w pierwszym tym każdy... Jak ja bym to poszła i powiedziała, to po prostu by się tak wszyscy z nimi śmieli. Aha. Ja po prostu chciałabym wyjść z biura. Okej, dobra, słuchaj dalej. Słuchamy dalej. Okej, bo tylko on patrzy na krańce ziemi i widzi wszystko, co jest pod niebem. Przesuwa ziemię z jej miejsca, tak że jej podstawy, filary czy też kolumny się chwieją. Wtedy ukazały się głębiny morza, odsłoniły się podwaliny ziemi. Tam jest słowo oryginalnie fundamenty. Od groźnego łajania Pana, od podmuchu z nozdrzy jego. Ukazało się dno morza i odsłoniły się posady świata. Oryginalne słowo jest fundamenty. Od groźby Twojej. Panie, od tchnienia gniewu Twego. I teraz tak, dalej jest. Choćby chwiała się ziemia i wszyscy jej mieszkańcy, ja jednak umacniam jej słupy, Słowo Boże mówi. Głoście wśród narodów, Pan jest królem, on utwierdził świat tak, że się nie zachwieje. Sprawiedliwie sądzić będzie ludy. Tyś z dawna założył ziemię, czyli fundamenty, a niebiosa są dziełem rąk Twoich. One zginą, Ty zaś zostaniesz i wszystkie jak szata się zużyją. Jak szata, która się zmienia, one się zmienią. I teraz, ugruntował ziemię na stałych podstawach, by się nie zachwiała na wieki wieczne. I teraz muszę taki mały komentarz dać. A co chciałem powiedzieć? Na przykład, gdyby nawet, jest mowa, że one zginą wszystkie, jak szata się zużyją. Mowa jest, a niebiosa są dziełem rąk Twoich. Czyli mowa jest o tym, że gdyby niebiosa były tylko tą przestrzenią, jak się mówi, kosmosem, to tam za bardzo nie ma się co zużywać, bo tam nie ma nic. Tu jest mowa o cały czas tym kontekście. Jeżeli w tym cały czas kontekście biblijnym, to rozumiemy, że to wszystko kiedyś przeminie. Słowo Boże w ogóle mówi, że przeminie. Nie? I jeszcze ciekawostka. Raz mówi, że ugruntowałeś ziemię na stałych podstawach, by się nie zachwiała. Nie wiem, czy tu gdzieś jest, ale w niektórych jest, że jak Pan zadrży, to się trzęsie wszystko. Tak? Teraz tak. Kręci się z prędkością tysiąca. Zresztą tu nigdzie nie jest napisane, że Bóg rozkręcił ziemię i nie będzie dalej nigdzie napisane. Ale co innego ma na myśli, mówiąc moje zrozumienie, kiedy mówi, że się trzęsie czy drży, a kiedy mówi, że się nie rusza? Ja to rozumiem tak, że jak są na przykład wysokie budynki, na przykład wieżowce w Japonii budowane, nie? One mają też głęboko w ziemię są budowane i po prostu sobie stoją. Ale kiedy się zacznie na przykład, i są niewzruszalne, ale kiedy przychodzi trzęsienie ziemi, to drżą po prostu, nie? Ale nie kręcą się 1000 kilometrów naokoło, nie? Czy tam cokolwiek. Po prostu to na tej zasadzie Bóg mówi, że raz się poruszy ta ziemia, fundamenty się poruszą, zatrzęsę tym, a innym razem mówi, że jest stała, nienaruszona, bo to jest stała, nienaruszona konstrukcja, którą czasami Bóg może, jak się zdenerwuje, to potrząśnie. Nie?
Na przykład, ok? I teraz Kasia, zobaczysz to, co się pytasz. Tak wygląda mniej więcej z góry teraz, jakbyśmy patrzyli od tej gwiazdy północnej. Ziemia. Czyli teraz mówimy o Ziemi, jej fundamenty jeszcze i teraz będziemy dodawać krańce tej Ziemi. Pan jest królem, oblógł się w dostojność, Pan oblekł się i przepasał mocą. Utwierdził okrąg świata, tak, że się nie zachwieje. Utwierdził, już mamy mowę o okręgu, nie, świata. Gdy budował niebiosa, byłam tam, gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni. To jest przypowieści Salomona. Na końcu wód zakreślił granicę, oddzielił światłość od ciemności. Zadrży przed obliczem jego cała ziemią. Zaiste, gdy on utwierdził okrąg ziemi, ten nie poruszy się. Czyli już wiemy, że to jest ten okrąg. Dalej coś wam takiego pokażę. Tutaj najpierw przeczytamy ten moment. To miejsce to jest Izajasz 40, 22. Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze. Rozpostarł niebiosa jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny. I dużo ludzi generalnie mówi, no przecież widzi, że jest napisane, że jest okręg ziemi, tak? Ale to jest 40-22. Ten sam Izajasz w 22, 18 pisze coś takiego. Zwinę cię w kłębek, zwinę cię mocno jak piłkę, rzucać cię będę po kraju szerokim. Tam umrzesz, tam także pozostaną twoje wspaniałe wozy, ty hańbo domu twojego pana. Izajasz doskonale wie, co to jest okręg ziemi, a co to jest kula, piłka. Czyli jest spora różnica, on rozróżnia te słowa. Czyli z jednej strony mówi, rzucać cię będą jak piłkę, a z drugiej strony mówi kłębek. Czyli wie, co to jest kłębek i piłka, a co to jest to. Dwa różne, zupełnie inne słowa. Ja? Dalej, Kasia, będziemy ciągnąć. Idziemy dalej. Ziemia i jej fundamenty. Zaraz będzie więcej odpowiedzi. Ziemia i jej fundamenty i krańce ziemi. Dalej, teraz tak. Tutaj z góry na przykład załóżmy. Aby ogarnęła krańce ziemi, z której bezbożni zostaną strąceni. Aby, może nie powinno to być czerwone, bo sam nie widzę, co tu napisałem. Tam chyba lepiej widać. Aby się odmieniła jak glina pod pieczęcią i przyjmowała barwę jako odzienie. Zobaczcie, jak się glina pod pieczęcią. Tutaj nawet słowo pieczęć to jest sygnet. Dosłownie, pod sygnetem. Czyli kiedy pisali, coś tam odciskali. Czyli Bóg mówi, że tak mi wioba, że tak na przykład może ziemia wyglądać. A później dalej. Tak mówi Pan, twój odkupiciel, twój stwórca jeszcze w łonie matki. Ja jestem Pan, stwórca wszystkiego. Ja sam rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem ziemię, kto był ze mną. I ja już to wcześniej mówiłem, to słowo ugruntowałem, raka. Bić, pieczęć, odcisnąć, tłoczyć, udeptać. To znaczy, czyli mógł różnie dobrze powiedzieć, ja sam odpieczętowałem, czy odcisnąłem ziemię. Ok, dalej. Krańce ziemi, teraz porozmawiamy o tych. I wywiesi narodom sztandar i zabierze wygnańców z Izraela, a rozproszonych z Judy zgromadzi z czterech krańców świata. A ty, Synu Człowieczy, mów, tak mówi Wszechmocny Pan, do ziemi izraelskiej nadszedł kres, kres dla czterech krańców ziemi. To jest Ezekiel. Wypuszcza go pod całym niebem, a jego światło sięga do krańców ziemi. Tu jest mowa o piorunie. I rozumiem, że te krańce ziemi to jest kanpo wt, to znaczy narożniki, rogi, słowo, czyli jakby do rogów ziemi. Aby ogarnęła krańce ziemi, z której bezbożnie zostaną strąceni, tak Job mówi, potem dalej. Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, podtrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Księga Objawienia. I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga. Czyli wielokrotnie słowo powtarza, coś mówi na temat krańców, rogów ziemi. I teraz tak. I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi Goga i Magoga i zgromadzić je do boju, a liczba ich jest jak piasek morski i ruszyli na ziemię jak długa i szeroka i otoczyli obóz świętych. Teraz chodzi nam o słowo mi jak długa i szeroka. To jest słowo platos. Tam jest jedno słowo, platos. Nie? Stąpili na ziemię platos. A platos oznacza szeroka równina. I teraz to są copy-paste, tylko po prostu jak próbowałem w konkordancji Stronga trochę rozpracować to słowo, platos, co nie, greckie, to on oczywiście ma swój ród, korzeń, pochodzi od tego, pochodzi od tamtego i w rzeczywistości mówi absolutnie o czymś płaskim. Generalnie uważa się, że słowo platos to jest
równina na wzniesieniu. Ok. Teraz tu jest taki obrazek, który teraz będzie w powiększeniu. Narysował go, czy zrobił go mistrz Photoshopa, Rob Skiba. Według tych wszystkich wersetów starał się złożyć. To nie jest finałowy jego jakby ten, ale przyjrzyjmy się temu, że tak jego zdaniem mniej więcej według tych wszystkich wersetów, których czytaliśmy do tej pory, może wyglądać Ziemia. I ktoś mówi, że mu przysłał taki stołek, zdjęcie, gdzie Słowo Boże mówi, że Ziemia jest pod nóżkiem stóp moich. Bóg mówi, że to jest podnóżek stóp moich. To chyba też jest podnóżek stóp, nie? Takie do leżenia na tym fotelu. Czyli tam jest jakiś okrągły, że tak Bóg mówi, Ziemia jest podnóżkiem stóp moich. OK, i teraz już chyba będzie za niedługo koniec. Wody w dole i krańce ziemi. Teraz, Kasia, będzie coś, co cię może właśnie odpowiedzieć na parę rzeczy. Obstając przy tym, przeoczałem, że z dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego. Czyli jest mowa o wodzie w dole. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Czyli też się dowiadujemy, że pod ziemią też może być jeszcze woda. Zakreśliłeś im, i tu jest mowa o wodach, granice, których przekroczyć nie mogą, by znów nie okryły ziemi. Na krańcu wód zakreślił granice. I zakreślił granice, to nam jest słowo wpisał okrąg, nie? W oryginale. Oddzielił światłość od ciemności. Czy dotarłeś aż do źródeł morza? Czyli mówi, że morza też mają źródła. I czy przechadzałeś się pod nietoni? Tego, który rozpostarł ziemię na wodach, albowiem na wieki trwa łaska jego, chwalcie go Pana, to jest mowa, nie? Który rozpostarł ziemię na wodach. Czyli może być teraz, Kasia, to co się pytałaś, bliżej dochodzimy. Na krańcu wód zakreślił granicę, wpisał okrąg, oddzielił światło się. I teraz tak, jeszcze ten werset. Czy dotarłeś aż do źródeł morza i przechadzałeś się pod nietoni? Posłuchajcie, wszystkie zdjęcia praktycznie, bo teraz jest jeszcze... Nie wiem, z którego miejsca zacząć. Anyway, zdjęcia Antarktydy, tak? Antarktyda się po polsku mówi. Wszędzie brzeg jest taki. Wysokie skały. Z wyjątkami, gdzie Hiren od czasu do czasu znajduje się jakby wejście w ląd. Ale generalnie to jest wszystko jak normalnie taka nie wiem, no ściany po prostu z lodu. I teraz tak. Za chwilę o tym powiem, ale jeszcze kiedyś ludzie, jak były na przykład takie sprawozdania ludzi, co tam w XV, XVII, nie wiem, wieku, pływali, którzy próbowali przez te ściany przejść i znaleźć wejście na ląd, to płynęli nieraz, ja to wszystko gdzieś mam, tylko wiecie, jak to wszystko przerabiałem, to jeszcze nie myślałem nad tym, ale teraz to chodzi o to, że bardziej biblijny koncept, nie? Ale tą rzecz trzeba wyjaśnić, bo ona jest taka trochę ciekawa i interesująca, że ci ludzie płynęli nieraz miesiącami przy tych ścianach, szukając wejścia do środka. I dochodzili do wniosku, że w rzeczywistości to powinni tą Antarktydę, jeśli to jest kontynent, opłynąć już ze 2-3 razy. A nie dochodzili nawet, rozumiecie, czyli płynęli i nie wiedzieli, co się dzieje. Nie? Zaraz się o tym coś jeszcze dowiemy więcej. Patrzcie, ja to zrobiłem dzisiaj celowo. Jest coś, co się nazywa Traktat Antarktyczny i to jest z Wikipedii wzięte. To jest logo ich. Krótko powiem wam tak, szybko historię wam taką powiem. Do II wojny światowej nikt się Antarktydą nie przejmował. Niemcy mieli niesamowitą technologię, dużo demonicznej technologii i uciekli na Antarktydę, zrobili coś tam, co się nazywa Nowa Szwabia, New Schwabenland, czy tam jakoś, jak oni to mówią, nie? Nowa Szwabia. I teraz tak, po pokonaniu przez aliantów Niemców wiedzieli, że Niemcy są jeszcze na Antarktydzie. W 1946 czy którymś roku admirał Robert Byrd, chyba się nazywał, amerykański admirał, zebrał ekipę Anglików tam jakiś, nie wiem ileś tam statków, lotniskowiec i tam jeszcze cała ekipa, pojechali z tymi Niemcami się rozprawić na Antarktydę. Nie pamiętam dokładnie, nie, że po pierwszej wyprawie wrócił i mówił, co tam jest, ojejku, jakie tam niesamowite rzeczy są na tej Antarktydzie. Ale po drugiej chyba wyprawie, jak zrobił, bo trzy chyba zrobili, to już zrobiła się cisza i po jakimś czasie ten generał, admirał umarł na zawał serca, czy coś takiego. Ale zostali tam pokonani przez tych Niemców. Działy się bardzo przenajróżniejsze pokonani. Bardzo dziwne rzeczy, bo Niemcy mieli niesamowitą technologię. Mieli jakieś statki latające. Jest dużo ludzi, no bo ponad 1000 ileś tych marynarzy i tak dalej. Więc nie, przeciekają nieraz jakieś historie, nie? Że była inna technologia, że samoloty rozbijały im się w powietrzu o coś. Przenajróżniejsze dziwne rzeczy opowiadali. I wiecie, co się stało po tym wszystkim?
zaraz po tym wszystkim krótko, nie wiem, czy tu data gdzieś jest w tym, powstało, okej, tam pojechali też, byli tam też Rosjanie, masa wypraw zaczęli robić i po krótkim czasie zrobili coś, co się nazywa Traktat Antarktyczny, czyli Antarctica Treaty. Ileś tam państw to zrobiło, obstawili to wszystko wojskiem i nikt tam nie może wjechać. Nie? Nikt teraz w ogóle w żadnym wypadku nie może tam pojechać. Nie będę wchodził w szczegóły, bo to dalej jest temat sam w sobie. Bardzo dużo rzeczy jeszcze, można powiedzieć, na wycieczkę chcesz pojechać. Nie, nie ma żadnych wycieczek. Jak już to tam na brzeg cię wpuszczą, bardzo drogo i nic nie tak nie zobaczysz. Nie? A poza tym jeden gościu zrobił research, czyli przeszukiwanie tych wszystkich biur podróży. Okazało się, że należą wszystkie biura podróży, które organizują wszystkie wycieczki do jednego małżeństwa. Nie? Obojętnie jakie mają nazwy, obojętnie co. I ten człowiek był jakimś generałem w armii amerykańskiej. Przeszedł na emeryturę i założył biuro podróży. Biura podróży chyba z 50 ich, czy tam ileś, nie? Wszystko do niego prowadziło. I teraz tak, czyli tu jest napisany powód nawet, nie, że traktat był pierwszym dokumentem ograniczającym działania zbrojne podczas zimnej wojny. Głównym celem paktu jest leżące w interesie całej ludzkości zapewnienie wykorzystania Antarktydy jedynie do celów pokojowych. A mówi się, że tam jest tylko lód i pingwiny. Rozumiecie, tak? Ale tam jest dużo innych ciekawych rzeczy, już też o tym nie będę mówił. Nie? To nie chodzi o to. Chodzi o to, że co tam oficjalnie jest, tego nikt nie chce powiedzieć, nie wie. Ale z poprzednich jakichś takich jeszcze starszych rzeczy wiadomo, że to jest coś innego niż nam się mówi, że jest. Kolejny taki coś, Jezus z nieba. Chodzi mi o to, że sam Jezus mówi w wielu miejscach w koncepcji nieba, które już teraz rozumiemy, że jest nad nami, że mówiąc, rozumiejąc Jego słowa, rozumiemy, co On mówi. Nie? Że zstąpiłem bowiem z nieba. Nie aby wypełnić wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpił z nieba. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba. Bo powiedziałem wam, że się nieraz zastanawiałem, gdzie jest Bóg. Naprawdę zastanawiałem się, gdzie jest Bóg, jak to jest. Czyli tak, niebo czy niebiosa, one są rzeczywistym miejscem, fizyczną, geograficzną lokacją, chociaż mogą prawdopodobnie są z innej materii duchowej. Rozumiecie, co mówię? Że może to nie jest taka fizyczna materia, którą my znamy, ale też się nad tym zastanawiałem. Bo Słowo Boże mówi, że już dawno Bóg zabrał Henocha do nieba. Później zabrał Eliasza do nieba. Czyli jest tam w tej chwili w niebie dwóch ludzi, fizycznych ludzi w tym niebie. Więc to nie może być też jakaś, rozumiecie, jakieś nie wiadomo co, no bo ci ludzie by musieli iść, przecież oni muszą chyba zjeść coś, może do łazienki pójść, nie wiem, wymyć się, tak? Mają ciała ludzkie, grzeszne jeszcze ciała, nie? Także to jest jakieś miejsce fizyczne, czyli to niebo nad nami, które Bóg stworzył. W trzeciej części powiem bardzo ciekawe rzeczy na ten temat, co naukowcy na ten temat uważają, ale to jest inna sprawa. Więc kiedy Jezus mówi, że stąpił z nieba, wstąpił do nieba, tu jest chleb, który z nieba przychodzi, że objawi się Pan Jezus z nieba, nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba. To cały czas mowa o jakimś fizycznym miejscu, które rozumiemy, że jest, gdzie cały czas Słowo Boże mówi nad nami, na najwyższej północy, gdzie Bóg ma swoją świątynię, gdzie zasiada na tronie i tak dalej, i tak dalej. I nikt nie wstąpił do nieba i widziałem niebo otwarte, oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko. Czy świat pod ziemią. Czyli nie będziemy sobie czynić, to jest drugie przykazania, czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią. Umarli drżą w podziemiu, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. Ciekawostka jest tu i usłyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią. Wszelkie stworzenie. W tym całym rozważaniu teraz o kształcie ziemi, które będzie ważne potem dalej i do czasów Noego, to są ważne dwa elementy właśnie. Ta rakija, niebo, które oddziela rzeczywiste niebo i rzeczy, które są pod ziemią. Że pod ziemią jest jakieś życie. I Słowo wyraźnie mówi o tym, Boże, że pod tą ziemią jest życie. Okay? Czyli idziemy dalej, to już się tak trochę przyspieszam. Świat pod ziemią. Teraz już jest mowa o tym, że piekło jest pod ziemią, czyli tam gdzieś. I teraz w języku hebrajskim to jest Sheol, w języku greckim to jest Hades. Okay? I głównie to jest to samo miejsce, tylko dwa różne języki, dwa różne słowa. Czyli tak, to jest mowa o Dawidzie, który utracił tego synka z Batrzebą.
Okej. Okay. Próbowali go pocieszyć wszyscy synowie jego i wszystkie córki jego, ale nie dał się pocieszyć i mówił: w żałobie zejdę do syna mego do grobu. I tam jest słowo Sheol. I później u nas jest to różnie tłumaczone, nie? Czyli grób, gdyż ogień zapłonął, zapalił się przez gniew mój i płonie do głębin podziemi. Znowu słowo jest Sheol. Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia. Strąca do krainy umarłych. Tam jest znowu słowo Sheol. Ono powinno być przetłumaczone zawsze Sheol, ale zobaczcie, że ma różne nazwy, że w rzeczywistości czytając Biblię potem właściwie nie wiemy, o co chodzi. I w wielu miejscach tam jest takich rzeczy w Piśmie Świętym, gdzie one są konkretnie opisane, ale w tłumaczeniach to się po prostu raz siak, że w końcu tak właściwie nie wiadomo, o co chodzi. A postąpisz, jak ci mądrość twoja podyktuje, lecz nie dopuść, aby jego siwizna w pokoju zeszła do grobu. Słowo jest Sheol. Czyli jest różnica między grobem, ale tu jest mowa o Sheolu. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zeszli, zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach. I tu jest to słowo Tartaros występuje tylko jeden raz i odnosi się do tych aniołów, którzy zstąpili na ziemię i mieli z córkami ludzkimi potomstwo. Tych aniołów Bóg związał i strącił do Tartaros. To jest jedno miejsce, które tylko raz występuje i możliwe, że ono, i to ciekawostkę jeszcze wam powiem, że to, co tutaj mówi Piotr, bo to jest z listu Piotra, to jest dokładnie wyciągnięte z Księgi Henocha, bo to Księga Henocha o tych detalach mówi, nie? Czyli on uważał, że to jest księga natchniona na przykład i można ją użyć. Anyway. Dobra, i teraz dalej, to już będzie grecki. A gdy w krainie umarłych, to jest mowa o Łazarzu i Bogaczu, Abrahamie i Łazarzu i Bogaczu, o tych ludziach, czyli jest mowa, a gdy powinno być w Hadesie, cierpiał męki i podniósł oczy swoje i tak dalej. Kolejny. I zatrąbił piąty anioł i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię i dano jej klucz do studni otchłani. Okej, okay. Studnia otchłani zostaje studnią otchłani. To nie jest Hades, to jest cokolwiek to jest, jest gdzieś pod ziemią. Otchłań, czyli może jakaś przestrzeń jeszcze pod tym wszystkim? Nie wiemy, nie wiem. Nie? Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani. Ale tutaj widzicie, jest słowo Hades w oryginale. I żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła, dalej jest to słowo Hades. Rozumiemy, że przedtem był to Szeol i cały czas chodzi o to jedno miejsce, w którym znajdują się dusze zmarłych. Pod ziemią, gdzieś w jakimś miejscu. Też fizycznym. I wydało może umarłych, którzy w nim się znajdowali, również i śmierć, i piekło, czyli też Hades. I potem dalej znowu jest i śmierć, i piekło w Księdze Objawienia, czyli też Hades. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz, aż do piekła. I tu jest słowo Hades, zostaniesz strącone. I później znowu jeszcze jest słowo o otchłani, czyli też występuje słowo Hades. Ciekawostka jest, że Bóg jeszcze mówi o wentylacji pod tym. Znaczy nie mówi, że wentylacja to są moje słowa, nie? Pod tą rakiją, czyli pod tym firmamentem, że jest wentylacja, są wiatry ziemi. A to zdjęcie to jest z prawdziwej, realnej strony, która jest live, żywa, to znaczy że wchodzicie na tą stronę, potem jeszcze będzie jedno i możecie sobie popatrzeć, jak pokazuje na żywo, jak te prądy wieczne, nie wiem dla kogo to jest potrzebne, dla marynarzy, dla pilotów, nie wiem komu, nie? Jakie w danym momencie niby na żywo są prądy wiatru, czy wiatry, jak się układają. Nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest prawdziwa strona, czy wymyślona, bo musielibyśmy porozmawiać teraz o satelitach, o różnych takich rzeczach, skąd oni to biorą. Czy to wyssali z parca, czy skąd. Okej. Ale jest taka strona i pokazuje na żywo, jak to wieje, jak to wiatry wieją. Za chwilę wam pokażę jeszcze drugie, inne takie zdjęcie. I teraz wiatr wieje ku południowi i skręca ku północy. Wiatr ustawicznie krąży i w swym biegu okrężnym wraca. To jest Salomon. Wtedy widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani morze, ani na żadne drzewo. I sprowadzę z Elam. Cztery wiatry z czterech krańców ziemi i rozproszę ich na wszystkie te wiatry. Dalej tu gdzieś na przykład. I poślę aniołów swoich i z wielką trąbą i zgromadzą wybranych jego z czterech stron. I strona tutaj, cokolwiek to znaczy, to jest z tych czterech stron w oryginale jest napisane z czterech wiatrów w Grece. I teraz tak. I dał im taką odpowiedź. To wyruszają cztery wichry nieba, które się stawiły przed Panem. Ciekawe, to mogą, jest mowa też może o aniołach, może anioły jakiejś kategorii, które są odpowiedzialne za to, żeby była cyrkulacja powietrza, nie wiem. I powiedział on do mnie, prorokuj do ducha, prorokuj o Synu Człowieczy i mów do ducha, tak powiada Pan Bóg, z czterech wiatrów przybądź duchu i powiej po tych pobitych. A z tego, co się orientuję teraz, że ruach to jest duch i ruach to jest to samo słowo wiatr. Okej, okay, potem znowu mówi o czterech wiatrach ziemi.
To już chyba czytałem, nie wiem, czy to się nie powtórzył ten werset. I teraz, dobrze jakby Kasia za chwilę wróciła, to jeszcze poczekamy z nią. Na co wskazuje Biblia? Okay? Za chwilę to będzie w powiększeniu, to jest ten sam obrazek, który widzieliśmy przedtem z tym takim podnóżkiem pod nogi, tego roba z Kiby. Ja pamiętam, jak byłem mały, że mówili nam, że Ziemia tak wygląda. Nie wiem, kto to pamięta? Pamiętacie? Tak, że tak wygląda. Teraz mówią, że tak wygląda, ale ten pan to jest Neil deGrasse Tyson i on jest astrofizykiem, kosmologiem, autorem i naukowcem od 96 roku, jest kierownikiem jakiegoś planetarium w Rose Center of the Earth Spaces in New York City. Czyli jest oficjalnym takim, on jest rzecznikiem prasowym NASA i różnych takich rzeczy i on teraz ostatnio jakiś czas temu powiedział, że Ziemia wygląda jak gruszka. Tak tu tam wyjaśnił. I to wiecie, nie, oficjalnie to wyjaśnił. Nie tam, że sobie jajca robi, jak jeszcze coś, tylko powiedział, że no tu tam się rozciąga trochę, tu jest trochę wyżej, tu jest trochę niżej, bo woda, bo to, bo tamto. Czyli oni tak sobie, nie wiem, czy sobie już przesadzają w tym wszystkim, czy nie. Nie wiem, czy poczekać na to na Kasię, ale niech tak będzie. Ten sam obraz, który widzieliśmy tu wcześniej, nie wiem, czy widzicie te nóżki. Ten człowiek, który to robił na tym Photoshopie, to doszedł do wniosku, że to jeszcze musi być otoczone czymś, skoro ta woda trzyma się nad tym wszystkim, a tu gdzieś jest Bóg na górze, nie? Czyli są te niebiosa na Boże. I teraz, jak wyglądało to przed tym, powiedzmy, Kopernikiem? Czyli inne cywilizacje, koncepcja Ziemi innych cywilizacji. Egipcjanie mieli taką koncepcję, Norsowie, Hindusi, Majowie, Inkowie, Nawaho Indianie, Hebrajczycy już mówiliśmy, a NASA mówi, że Ziemia wygląda tak. Logo ONZ-u z kolei jest symbolem płaskiej Ziemi, z tymi jakimiś tam listkami, które ją otaczają, no nie? Tu są jeszcze jakieś inne rzeczy, nawet nie zapisałem skąd to jest, inne koncepcje czy mapy płaskiej Ziemi. Okej? I teraz, biorąc pod uwagę zdjęcia, które nam mówi NASA, to jest oficjalne zdjęcie z 1978, to jest 2012. Jeżeli się przyjrzycie kontynentowi Ameryce, to jest w ogóle zupełnie nie ten. Nie takie same, nie? W ogóle inne w ogóle wymiary, nie? I teraz ostatnio jakieś nowe zdjęcie wyszło, które jest w ogóle niczym i są właśnie ten fachowcy od Photoshopa widzą klony, na przykład, że chmury są klonowane, nie? Czyli nawet żywe, jak jest... Że Ziemia... Nie, na tych obrazkach, oficjalnych zdjęciach NASA, nie? Że to są klony, że tam ktoś, kto to robił, to albo daje hint, czyli albo podpowiada coś, żeby pokazać, albo po prostu nie chciało mu się... Anyway, ciekawostka jeszcze taka bardzo szybko już teraz, że pan Benda namalował... Gdzieś to będzie, w 1918 roku już było published chyba. Takie o tam niebo, Ziemia, on był masonem i księżyc, czyli jeszcze nikt naprawdę nie wiedział, jak Ziemia wygląda, jak już masoni wiedzieli, jak to będzie miało wyglądać. Nie ma więcej obrazków, ale Universal Studio już miało swoje jakieś tam globy, takie, rozumiecie, takie rzeczy. A to z kolei, to jest 1918, a to jest 1946 rok, to jest pierwsze zdjęcie z rakiety V2 zrobione z Ziemi, no nie? Czyli nawet zobaczcie, jak tu wygląda, a te poprzednie jak wyglądały. Anyway. 1978 to przyjedzie. To? NASA. Aha, to są oficjalne zdjęcia z NASA, ze strony NASA, z oficjalnej strony NASA. To takie było zdjęcie w 78, a takie w 2012. Czyli patrząc na Amerykę Południową, tu jest Floryda na przykład, tu jest wschodnie wybrzeże, gdzieś tu jest Nowy Jork, może gdzieś tu jest Toronto i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tu się zaczyna Meksyk i Ameryka Południowa, a zobaczcie, jak to tu wygląda. W ogóle zupełnie nawet niepodobne ani trochę, nie? Żadnych tych, nie? Co DPR? Gruszkę. Kasia. Dobra. Tak pokazywali Ziemię, że tak wygląda Ziemia, jak my byliśmy mali, czyli 30 lat temu. Teraz mówią, że tak wygląda. Teraz pan Neil deGrasse Tyson, że tak wygląda Ziemia, okej? Okay? Że, znaczy to gruszkę ktoś nazywał, ale że bardziej jest pear shape. On jest rzecznikiem prasowym NASA, kierownikiem jakiegoś planetarium at the Rose Center of the Earth and Space in New York City. Jest kosmologiem, astrofizykiem, autorem, naukowcem, jakimś jeszcze tam science communicator. Czyli on jest
Tak, tak, on jest oficjalną osobą, która oficjalnie mówi za NASA, czyli on wychodzi przed kamery i on tam opowiada różne rzeczy. I któregoś razu w wywiadzie, nie pamiętam z kim w telewizji, powiedział, że on mówi, no, że Ziemia, no nie, no nie jest taka, tylko mi tak tu trochę się tego, tak bardziej jak gruszka wygląda, bo tu jest taka chudsza trochę, tu jest trochę grubsza. I on to wyjaśniał naukowo, czemu tak jest, bo tu się jak kręci, to tu ją trochę rozgrubia, a tutaj, że jest wolniej się kręci na górze, to się nie rozgrubia tak. Czyli rozgrubia się tylko bardziej, gdzie się kręci szerzej, whatever, whatever. Nie? Czyli on miał, przesadzają, okej? Okay? Wiecie co, to dalej sama cała historia w sobie i może nawet na ostatni temat, na osobny temat, bo w tym samym czasie Loyola powstał zakon jezuitów i on był influenced przez jezuitów. On sam był księdzem Kopernik, sam był chyba też zakonnikiem, czyli to wszystko czary-mary. Co on mógł zobaczyć, co się kręci, jaką on tam miał? Miał może jakąś lunetkę, dwie żarówki, nie wiem, co on tam miał, nie? Skąd on mógł to zobaczyć? To wszystko jest takie, że on niby coś tam wymyślił, potem on się niby wstydził, ale Kościół to popchał, ale potem Kościół był przeciwko, czyli, ale są, że wiecie... Żeby wejść w te pewne sprawy, może przy drugim albo przy trzecim razie powiem, facet, który się nazywał Francis Bacon i właśnie w XV wieku był takim head of security królowej Anglii, nie? Czyli był takim szefem od jej bezpieczeństwa. On napisał książkę, New Atlantis chyba jest tytuł, czy coś takiego, nie? W którym opisał dokładnie naszą technologię dzisiaj, że to niby miało być science fiction książka, ale generalnie rzecz mówiąc, to był czas, w którym demony prawdopodobnie już zaczęły dążyć ku czemuś i zaczęły od tamtej pory dziać się dziwne rzeczy, nie? I tak dalej, i tak dalej. Ale to jest inny temat. Szatanowi. Dlatego, że on potrzebuje wszechświat, dlatego, że on potrzebuje, za chwilę to wszystko powiem dalej. To są koncepcje. Tu są, tak widzieli to Egipcjanie, Nursowie, tak widzieli to Hindusi, tak widzieli to Majowie, tak widzieli to Inkowie w ich kulturze, tak Navajo Indianie, to jest, już pokazywałem wam, Hebrajczycy tak uważali. NASA właśnie mówi, że tak. To jest logo NZ-u, płaska Ziemia, Z listkami otaczającymi. To jest wszystko na 33 sektory podzielone. Nie? Liczba 33 jest u masonów dość ważna. To są jeszcze inne koncepcje. Nie zapisałem, co za koncepcje. Czyli tak, tu mówiliśmy już o tych dwóch oficjalnych przykładowo. Nowsze są jeszcze inne. Nie? Na tych nowszych właśnie ten Rob Skiba odnalazł na przykład klony, nie? Czyli wiecie, jedną chmurkę bierze i to tu ją da, tu ją da, tu ją da, tu ją da nad tym ziemią. Nie? Potem bierze jakiś kompleks chmur, tu da, tu da, tu da, czyli... Skończyło się? Okej. I teraz tak. Dobrze, jest okej. Co chcę jeszcze powiedzieć? Tak samo na przykład ze zdjęciami, jak lądowali na Księżyc i robili zdjęcia Ziemi. Raz ta Ziemia jest taka, raz jest siaka. A jak eksperci z Photoshopa wezmą, oni tam podciągają kolory, jakieś czarne, black czy coś, to widać, że to jest zdjęcie wklejone. Rozumiecie, że to nie jest oryginalne zdjęcie, tylko to jest wszystko Photoshop, bo są fachowcy, którzy potrafią te rzeczy rozpracować. To są wszystko Photoshopy, nie? To nie są żadne prawdziwe zdjęcia. Nie, dlatego że... Na tej marce jest odbicie. Tak, słuchajcie. Jest odbicie tej całej sceny. Czyli teraz tak, jeśli chodzi o pewne rzeczy, w latach 60. oni wszyscy latali w kosmos, tak? Na Księżyc, tak? A w obecnym czasie mówią, oficjalnie NASA mówi, ja tak powiedziałem, to jest tak szeroki temat, to można wszystko przygotować, ale nie na jeden raz, nie? Mówi, NASA mówi tak, że jest Van Allen Radiation Belt, czyli pas jest nad Ziemią jakiś, bardzo wysokiego promieniowania, które my właściwie nie wiemy, czy człowiek jest w stanie w ogóle przeżyć, czy w ogóle nawet statek jakiś nasz kosmiczny jest w stanie przez to przelecieć, czy jego pokładowe jakieś instrumenty przy tym promieniowaniu. No ale to w takim razie, gdzie te rakiety z tymi astronautami? Zaraz ci powiem. Dobra, to nie jest temat, ale zaraz szybko powiem. I teraz tak, chodzi o to, że oni mówią tak, w latach 60. tamci, co z tej folii do pieczenia kombinezony mieli, oni lecieli i mówili tak, promieniowanie? No nie, nie. No jako, że nie wiedzieliśmy, że tam jest takie promieniowanie, to nic nam to nie robiło, nie? A naprawdę tak mówią. A ci teraz mówią, że tam nic nie może polecieć, bo tam jest takie promieniowanie, że nikt nie przeżyje. A ten Van Allen to jest profesor z Iowa, z uniwersytetu, człowiek, który w 70 czy w którymś roku stwierdził, że jest coś nad nami, co po prostu powoduje, że się przebić przez to nie idzie. I to musi być jakieś whatever. Czyli oni mają różne opinie. Okej, ja wam powiem więcej. Oni doskonale wiedzą, że tam jest firmament i to jest zamknięte. Zaraz po tych różnych Antarktykach, Treaty i tak dalej, próbowali bomby atomowe, strzelali atomami w rakiję. Mówili, że to są próby różne tam... ćwiczenia i tak dalej, a strzelali w to, bo chcieli zobaczyć, co to jest, czy to się da przebić. Nie przebili tego i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli oni doskonale wiedzą, co tam jest, że jesteśmy zamknięci. Nie? I teraz tak, powiedziałam tak, to dzisiejsze nauczanie
Nie wiem, czy zauważyliście, że o ewolucji nic nie było. Eliminuje ewolucję. W ogóle wszystko, co oficjalna nauka nam mówi, jest dokładnie odwrotnie niż w Biblii. Tam mówią miliony lat, a tutaj Bóg mówi załóżmy 6 dni. Tam mówią, że były najpierw było słońce i tam jakieś się formowało, a tutaj jest najpierw ziemia, a słońce w czwarty dzień. Jeśli cokolwiek by tu było, to jak żyło bez słońca? Anyway, nic nie pasuje, co mówi Biblia, do oficjalnych, normalnych nauk. Nie? Teraz, to jest bardzo ważne, bo to jest UFO, to jest coś, co oni teraz pchają do bólu, nie? Czyli już nie tylko w filmach przez Hollywood, ale wejdźcie sobie, napiszcie UFO. Codziennie w różnych wiadomościach nawet mówią, że tam jakieś się coś świeci i tak dalej. Albo demoniczne, albo ludzka technologia pochodząca od zbuntowanych aniołów. Nie ma wszechświata, tak jak mówiliśmy, nic z wszechświata do nas nie przyjedzie, nie jesteśmy żadnym pyłem kosmicznym, jesteśmy wszystko, co jest. My ludzie, korona Bożego stworzenia, to co widzimy, to jest wszystko, co Bóg stworzył. Nie ma nic tam więcej. Nic nie mówi o żadnych planetach, wszechświatach. Planety, o których się mówi, Mars, Jowisz, Jupiter, to są wszystko greccy bogowie, a to są prawdopodobnie gwiazdy, nie? Imiona greckich bogów, a to są gwiazdy. Planet też nie ma? Sorry. A co, czytaliśmy o planetach? Nic Bóg nie powiedział o planetach. Powiedział Słońce, Księżyc i gwiazdy. Nie? I teraz też eliminuje to absolutnie teorię Wielkiego Wybuchu. Teraz wam coś takiego powiem. Mam takie to urządzenie, to jest kamera na tym urządzeniu. Ja wam to włączę, wam coś pokażę. Dlatego, że nie żyjemy w średniowieczu. Okay? Pokażę następny slajd. Nie żyjemy w średniowieczu, co się zaraz tutaj odpali. Odpaliło się. Nie? To jest po to, że kiedy nagrywasz, taką nawet małą anosypę nagrywa ta kamera, żeby mieć płynny obraz, to jest takie urządzenie, które powoduje, że nawet tak trochę się ruszasz, to kamera stoi cały czas prosto. To się nazywa gimbal. Widzicie? I teraz jest coś takiego, ona kamera powinna robić follow po tym, jak coś tu wykręcę, to ona powinna powoli wracać. Nie? Jeszcze tu są jakieś ustawienia, ale o co mi chodzi? Co nie? Nie, to jest gimbal. Tak, gimbal, a po polsku się, że nie wiem, giroskop. I teraz tak. To urządzenie to jest akurat typowo elektryczne urządzenie. Tam nie ma żadnego komputera, ono działa na zasadzie, że on liczy coś tam sobie i się samo ustawia. I wyobraźcie sobie, że nie żyjemy już w XV wieku, żyjemy w XXI wieku, gdzie technologia jest super zaawansowana. Wszystkie badania nad ruchami Ziemi, okay, że tak powiem, failed, czyli się nie powiodły. To znaczy, że nigdzie nie udowodniono, żeby Ziemia miała jakikolwiek ruch. Te urządzenie, jeśli teraz postawiłbym tu, wyobraźmy sobie, że to jest Ziemia, okay, i Ziemia się będzie kręcić, to don't care. Widzicie tą kamerę? Ono jego nie obchodzi nic, nie? Co się tu dzieje, ono się patrzy w jedno miejsce. Widzicie? I teraz tak. Jeżeli byśmy postawili tutaj przy dobrej baterii, ono się poprawia, bo on może, nie? Postawiłbym to tak i Ziemia się kręci, to za 6 godzin to ta kamerka powinna być tu. Rozumiecie? To nie jest do pomiaru kręcenia Ziemi, tylko chodzi mi o... Chcę wam pokazać, że są urządzenia, które Ziemię potrafią zrobić. To się nazywa żyroskop, jest tutaj. Elektroniczne, czy gyroskop po angielsku, są już nawet w telefonach. Potrafisz, weźcie, mój iPhone potrafi pokazać poziom i różne takie rzeczy. Jest coś, co się nazywa w samolocie sztuczny horyzont. Że pilot przy zero widoczności wie, w jakim miejscu znajduje się samolot. Spada, leci do góry. Gdyby Ziemia była okrągła, to co chwilę musieliby mieć poprawkę. Oni, tak samo żyroskopy w łodziach podwodnych, nie są w ogóle ruszane. Jeśli leci prosto, to leci prosto. Kiedyś było mechaniczne te rzeczy, teraz są elektronika, więc oni mówią, że to komputer robi, komputer czy autopilot robi korekcje. Ale kiedyś nie było żadnych korekcji i też nikt żadnych korekcji nie robił. Żaden pilot, bo wiecie, to co ja wam mówię, to jest 1,5 do 2 lat, bo to co teraz mówię, to jest około 2 lat mi zajęło. To wszystko, każdy detal praktycznie rozpracować, żeby... Każdy w detalu być rozpracowany, nie? Czyli żeby nic nie pozostało. Czyli wszyscy po prostu mają ten tekst włożony, że Ziemia jest kulą, to tamto, siamto i nikomu do głowy nie przychodzi. A kiedy piloci nagle myślą, że lecimy i cały czas jest płasko, i cały czas jest płasko. Zaraz pokażę wam jakiś tam filmik. Anyway, widzicie, ja muszę mówić szybko, bo mnie Kasia cały czas pogania. I teraz tak, dobra. I teraz jeszcze już naprawdę 5 slajdów zostało, z czego 4 jest, 5 się w ogóle nie liczy. Czy może być zmowa przeciwko Bogu? Czy coś Pismo Święte mówi na temat zmowy przeciwko Bogu? Jest napisane, że zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Został zrzucony na ziemię. I zostali z nim zrzuceni też jego aniołowie. Nie? Później w innym wersecie, psalmie, jest coś takiego, że królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw jego pomazańcowi. Tak naradzali się jednomyślnie przeciw Tobie, Bogu, przeciwko Bogu, zawarli przymierze, knują spisek przeciwko ludowi Twemu i naradzają się przeciwko tym, których ochraniasz. I rzekł Pan do mnie,
powstał spisek między mężami Judy i mieszkańcami Jeruzalem. Czyli nie jest rzeczą obcą spisek jakiś, że coś takiego. Biblia mówi, że przeciwko Bogu są różne spiski i przeciwko tym, których On ochrania. I kolejna dziwna rzecz, czy nauka. Zobaczcie, co Pismo Święte mówi. Chociaż to są już dawno temu napisane rzeczy, ale jednak mówi tak. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Ten ciekawy będzie teraz. Tymoteusz. Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń. Błędnej, rzekomej nauki, do której nie jeden przystał i co zrobił? I od wiary odpadł. Nie? Łaska niech będzie z wami, amen. Oni w tamtym czasie mieli ten cały czas koncept, o którym my tu mówimy, ziemi i wszystkiego. Nie? Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską i tak dalej, i tak dalej. Czyli Słowo Boże ostrzega nas przed różnymi fałszywymi naukami. Mówi się tak, że Biblia to jest księga religijna, że Biblia to jest tam taka, tam w kościele, czy ksiądz, tam wiesz, zależy kto ma jakie zrozumienie chrześcijaństwa. A chrześcijaństwo i Biblia i inne religie to jest w sumie to wszystko to samo, czyli wszystko jest to samo. Nie? Czyli to jest wszystko kit. A to jest, niektórzy mówią, no księga, Biblia nie jest księgą naukową. To jest księga naukowa, to jest wszystko. W niej jest tyle niesamowitych rzeczy, że głowa, że tak powiem, boli. Nie? Ale tak powiedziałem, to, co tutaj rozważaliśmy, to jest absolutnie biblijne wszystko, absolutnie od początku do końca, a tego nikt generalnie nie naucza ani nie mówi. A zobaczcie, to jest fundamentalnie ważne do zrozumienia wielu rzeczy i z tego zrozumiemy pewne rzeczy potem dalej, mówiąc o czasach dni Noego, o tych aniołach, potem co się działo później i potem przez to wszystko będziemy mogli dokładnie zrozumieć to, co się dzieje dzisiaj, nie? Jak już zrozumiemy, co się wtedy działo. Nie? Czyli cały ten pakiet zwiedzenia, który diabeł po prostu przygotował po raz kolejny, już nie pierwszy raz, na ziemię, z tym, że wcześniej też miał super technologię, żeby to zrobić. Wiecie, okej, nie chcę wyprzedzać rzeczy i teraz mam krótki filmik wideo. Jeszcze, nie przeszedł slajd, ale tu mam w moich tych, miałem w tych moich jeszcze notatkach tu z boku napisane, że w liście Jakuba 3:13-18 mówi coś takiego, że mądrość tego świata jest głupstwem u Boga. Mądrość Boża, która zstępuje z nieba, i mądrość tego świata zmysłowa, przyziemna, demoniczna. To nie jest werset cytowany, to jest moje z głowy, tylko że to jest tam w Jakubie napisane. Nie? Czyli, że mówi, że są dwie mądrości, która wstępuje z nieba od Boga, przychodzi do nas przez Słowo Boże i ta ziemska, przyziemna, demoniczna. Demoniczna, bardzo ciekawe to jest. Okej, teraz się zrelaksujcie. Grato?